panem prezydentem Andrzejem Kuligiem, panem Marcinem Korosiewiczem, zastępcą wiceprezesem spółki Trasa Łagiewnicka, panem Krzysztofem Migdałem, członkiem zarządu spółki Trasa Łagiewnicka, przedstawicielami wykonawców i projektantów trasy, to jest pan Krystian Gałuszka i pan Piotr Kniazin, to właśnie ci panowie, myślę, że głównie będą tutaj odpowiadać na państwa pytania. Witam pana przewodniczącego Rady Dzielnicy Piątej, pana Macieja Żmudę. Oraz widzę, jest chyba z nami, co prawda nie przy stole prezydialnym, ale z tyłu, pan zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, pan Mateusz Płoskonka. Szanowni państwo, jak będzie przebiegało teraz pokrótce to nasze spotkanie, ale zanim o tym opowiem, chciałem tylko powiedzieć, że o dwóch rzeczach, które są ważne z państwa też troszkę punktu widzenia. Po pierwsze, spotkanie to nasze dzisiejsze, jak i trzy pozostałe spotkania w ramach tego procesu konsultacyjnego budowy fragmentu trzeciej obwodnicy Krakowa w postaci trasy Zwierzynieckiej i trasy Pechowickiej będą transmitowane. Będą transmitowane, drodzy państwo, na Facebooku i to spotkanie już możecie państwo równolegle oglądać, chociaż państwo oczywiście jesteście tutaj, więc bez sensu, żebyście państwo je oglądali, ale możecie zawsze wysłać SMS-a do kogoś, kto nie mógł tutaj na przykład dotrzeć i całość tego spotkania można zobaczyć na profilu facebookowym Razem w Ruchu. To po pierwsze. Spotkanie również jest nagrywane, więc zawsze do tych treści będzie można wrócić, ale spokojnie, drodzy państwo, będzie nagrywana tylko ta część sali, czyli na pewno nie publiczność, natomiast również będzie nagrywany cały głos. I teraz, kiedy przejdziemy do tego momentu, szanowni państwo, w którym państwo będziecie zadawać pytania, to również bardzo proszę, żebyście państwo mieli na uwadze, że treść tych pytań będzie również rejestrowana, ponieważ równolegle z obrazem, czyli frontu tego naszego spotkania, będzie nagrywany dźwięk. Więc jakby wszystkie słowa, które tutaj padną, też będzie można do nich wrócić. To pokrótce tyle, drodzy państwo. Teraz kilka słów powie do nas pan prezydent Andrzej Kulik, później pan Krzysztof Migdał z trasy Łagiewnickiej, później panowie projektanci przedstawią, drodzy państwo, pokrótce przebieg tej właśnie trasy, a potem przejdziemy do tej sesji pytań i odpowiedzi, czyli do dyskusji. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, drodzy państwo. Te zasady i ten program nie jest jakoś specjalnie skomplikowany, więc mam nadzieję, że to spotkanie dzisiejsze, które potrwa do godziny 19, jakoś nam tutaj sprawnie uda się przeprowadzić. Panie prezydencie, bardzo proszę, mikrofon jest tu. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Szanowni państwo, rozpoczynamy bardzo ważny etap prac nad ważnym przedsięwzięciem, jakim jest budowa dwóch tras, trasy Zwierzynieckiej i trasy Pychowickiej, które mają być zamiarze dopełnieniem trasy Łagiewnickiej z wykorzystaniem wszelkich doświadczeń wynikających z tej inwestycji. Ja nie będę mówił, proszę państwa, o inwestycji, dlatego że tutaj są ludzie, którzy za to odpowiadają. Natomiast ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, jakie są nasze zamiary i przedstawić tak zwane przedpole. Po pierwsze, może zaskakująco, rozpocznę od tego, że jak państwo wiecie, żyjemy w bardzo trudnym czasie, pełnym napięcia i to takiego napięcia z wielu względów wzrastającego. Zależy nam bardzo na tym, żeby prace w trakcie tych konsultacji były wolne od tych napięć. Te konsultacje i te prace nie służą temu, by wzbudzać niepokój, wzbudzać lęki. Te konsultacje służą temu, żeby rozpoznać wszystkie obawy i próbować je punkt po punkcie rozproszyć, ale także, co ważne, nie przekonywać do tego, co tu zostało przedstawione, tylko wysłuchać wszystkich tych opinii, ponieważ proszę pamiętać o jednej rzeczy, to są koncepcje,
które jeszcze nie są gotowym projektem i do tego projektu jest jeszcze sporo czasu. Spotykamy się tutaj po to, tutaj, jak i będziemy spotykać się na innych spotkaniach, bo tych spotkań będzie sporo i po to jest także ta transmisja, żeby wszyscy to zobaczyli, żeby wypracować najlepsze rozwiązania, ale tak, żeby poznać wszystkie argumenty za, jak i przeciw. To nie jest, proszę Państwa, tak, że po tych konsultacjach, czy po konsultacjach, które się ostatecznie zakończą za kilka tygodni, czy jeżeli będzie trzeba, będą wydłużone może za 2 miesiące, siądziemy i zaczniemy rysować, czy specjaliści, bo ja nawet do rysowania rysunków się nie nadaję, a co dopiero do takich skomplikowanych rzeczy. Tylko będziemy musieli wszystkie te wnioski, uwagi przetworzyć, nad nimi usiąść punkt po punkcie, po to, by ostateczny wynik tych konsultacji został Państwu przedstawiony. Stąd, żeby była jasność, nie przyszedłem tutaj agitować, nie przyszedłem mówić, że tylko wariant X jest fantastyczny. Przyszedłem po pierwsze po to, byście Państwo mogli w sposób pełni swobodny i spokojny wypowiedzieć swoje uwagi, bo Państwa uwagi będą niezwykle ważne i cenne. One tak naprawdę ukształtują ostatecznie te dwa projekty. Te dwa projekty, które są na pewno dużą zmianą. Pytanie, jak dużą muszą być. I tak naprawdę chcielibyśmy z Państwem na ten temat rozmawiać. Z naszej strony, z mojej strony przede wszystkim jest tutaj pełna otwartość, wsłuchiwanie się w Państwa uwagi, bo powiedzmy sobie jasno i wyraźnie, Państwo tutaj jako projektanci czy twórcy koncepcji pełnią bardzo ważną rolę, mają swój punkt widzenia, ale pamiętać trzeba o tym, że zarówno Państwo, jak i spółka projektują rozwiązanie dla nas, dla mieszkańców. Dzisiaj jestem zastępcą prezydenta, jutro mogę już nim nie być, ale będę dalej użytkownikiem tego miasta, chyba że los sprawi, że przestanę żyć. I tak jak Państwo, chciałbym korzystać z tej drogi w sposób z jednej strony dla mnie komfortowy, z drugiej strony taki, który nie będzie zaburzał funkcjonowania innych ludzi. Innymi słowy, żebyśmy wszyscy jako mieszkańcy tego miasta mieli satysfakcję z tego rozwiązania. Stąd mój gorący apel do Państwa o wszelkie pytania, otwarte pytania. Mam nadzieję, że na większość tych pytań uda się udzielić odpowiedzi. Jeżeli nie, to też je zapiszemy skrzętnie i udzielimy odpowiedzi. A myślę, że tutaj Pan poda jakiś adres mailowy, na który te pytania będą mogły być zgłaszane. Tak, żebyście Państwo byli współtwórcami tego projektu i ja bym, szczerze mówiąc, był szczęśliwy, gdyby, jak to się mi zdarzyło, w zupełnie innym mieście od kogoś usłyszeć, to dzięki mojemu pomysłowi takie czy inne rozwiązanie zostało wprowadzone. Bo wtedy będę wiedział, że ten projekt nie spadł dla Państwa z kosmosu, tylko uczestniczyliście w jego współtworzeniu. Stąd zarówno dzisiejsze spotkania, jak i następne spotkania i te transmisje, które będą nakierowane na nas, zresztą nie na Państwa, żebyście Państwo nie myśleli, że w jakikolwiek sposób chcemy kogokolwiek utrwalać. Właśnie po to, żebyście Państwo mogli w sposób absolutnie swobodny wyrazić swoje stanowisko. Ja tylko o jedną rzecz do Państwa gorąco apeluję. To są projekty, to są koncepcje, przepraszam. Kilka koncepcji, które stanowić będą punkt wyjścia dla projektowania. I proszę to tak traktować jako przedmiot do dyskusji, przedmiot do rozmowy. Musieliśmy coś Państwu pokazać, bo rozmowy ogólne już się odbyły na ten temat. Niektóre zresztą z uwag, które wtedy padły, zostały tutaj wykorzystane. I musieliśmy w związku z tym zrobić kolejny etap, przedstawić potencjalne możliwe rozwiązania.
żeby było się do czego odnieść, żeby to już nie była rozmowa abstrakcyjna, tylko żeby była to rozmowa w oparciu o konkrety. Bardzo dziękuję. To od razu, szanowni państwo, jeśli by państwo chcieli pozostawić ślad taki pisemny, to tam na stoliku przy wejściu są takie specjalne ankiety, szanowni państwo, także gorąco zachęcamy również do tego, żeby te ankiety wypełnić, a ja jeszcze pod koniec spotkania przypomnę państwu, gdzie w tej przestrzeni wirtualnej można ewentualnie po tym spotkaniu jeszcze jakieś uwagi swoje zgłosić. A teraz pan inżynier Krzysztof Migdał, członek zarządu spółki Trasa Łagiewnicka. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, witam. Ja wraz z panem prezesem Korusiewiczem reprezentujemy spółkę Trasa Łagiewnicka. Zostało nam powierzone przygotowanie zadania budowy trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Ja zanim oddamy głos projektantom, chciałbym przedstawić ogólne wytyczne, które Biuro Projektów otrzymało na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. I tutaj przede wszystkim Biuro Projektowe zostało zobowiązane do opracowania wariantów przebiegu, jeżeli chodzi o trasę zwierzyniecką, wariantu przebiegu układu drogowego pod wzgórzem Świętej Bronisławy z uwzględnieniem linii tramwajowej oraz bez linii tramwajowej, a także z uwzględnieniem odgięcia w kierunku zachodnim przebiegu układu drogowego. Te warianty, czy pierwotne, zostały zrealizowane w odniesieniu do trasy zwierzynieckiej. Jeżeli o trasę pychowicką chodzi, także tutaj zostały postawione warunki dotyczące wykonania trzech opracowań wariantowych przebiegu trasy pychowickiej bez linii tramwajowej oraz z linią tramwajową, a także rozróżnienie na przebieg układu drogowego nad rzeką Wisłą i pod rzeką Wisłą w formie obiektu tunelowego. Wstępne rozwiązania zostały poddane opiniowaniu w jednostkach, w radach dzielnic w celu uzyskania informacji dotyczącej ewentualnej akceptacji oraz możliwości realizacji tych zadań inwestycyjnych. I tutaj w trakcie tego procesu opiniowania zostały wskazane uwagi. W odniesieniu do trasy zwierzynieckiej właściwie tych uwag nie było. Tutaj nie wpłynęły do nas żadne istotne uwagi, za wyjątkiem konieczności uwzględnienia elementu trasy balickiej włączającego się do ulicy Armii Krajowej. To jest węzeł z ulicą Armii Krajowej. Natomiast w odniesieniu do trasy pychowickiej tutaj pojawiła się bardzo istotna uwaga o konieczności utrzymania rezerwy terenu dla realizacji kanału krakowskiego. No, ta uwaga spowodowała konieczność wykonania dodatkowych opracowań i niejako przeprojektowania tych rozwiązań wstępnie przyjętych. Zostało to wykonane i uzyskało pozytywną opinię Wód Polskich, w związku z czym możemy to także rozwiązanie państwu przedstawić w dzisiejszym. Prezentowane będą oczywiście obydwa układy drogowe, zarówno trasy zwierzynieckiej, jak i trasy pychowickiej. Natomiast rozumiem, że w formie pytań, w zależności od tego, jakim obszarem państwo będziecie zainteresowani, będziemy tutaj szczegółowo udzielali informacji. Przyjmowali wnioski, które po zakończeniu procesu konsultacji społecznych, tak jak tutaj przed chwilą powiedział pan prezydent, zostaną szczegółowo przeanalizowane. I w przypadku, jeżeli tylko będzie możliwość uwzględnienia tych wniosków, zostaną wprowadzone do tak zwanego wariantu finalnego, który także oczywiście będzie państwu przedstawiony. Istotnym elementem jest tutaj zagadnienie dotyczące możliwości zgłaszania uwag. I tak my w trakcie dzisiejszych spotkań, oczywiście wszystkie uwagi, które państwo zgłosicie, wnioski, postulaty będą zarejestrowane i one będą uwzględnione. Traktujemy jako formę przekazania wniosku konsultacyjnego, który będzie przedmiotem analizy na etapie raportu konsultacyjnego. Niezależnie od tego jest możliwość wypełnienia formularza, który może być złożony w dniu dzisiejszym, dotyczący wniosków konsultacyjnych, uwag do przedmiotu tego zadania, ale także jest kolejny element, który jest dość istotny. W dniu jutrzejszym w siedzibie Rady Dzielnicy będzie spotkanie umożliwiające zapoznanie się i dodatkowe rozmowy z projektantami w odniesieniu do zaproponowanych wariantów, a także do indywidualnych rozwiązań w sąsiedztwie państwa nieruchomości. Takie spotkania zostały przewidziane także po każdym z kolejnych spotkań.
spotkań z mieszkańcami w każdej z dzielnic. Z doświadczenia wiemy, że jest to bardzo korzystne, bo szereg osób, które tutaj nie mogą uczestniczyć w tej chwili w ramach tego spotkania, takie pytania będzie chciała zadać, czy to na podstawie zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej, czy to na podstawie dzisiejszej transmisji. No i oczywiście tutaj także uwzględniamy fakt, że nie wszyscy z Państwa możecie przebywać w Krakowie, bądź też uczestniczyć bezpośrednio. Można także komunikować się z nami za pośrednictwem strony internetowej trzeciaobwodnicakraków.pl. Szczegóły dotyczące strony internetowej są podane zarówno w materiałach, które zamieściliśmy na temat konsultacji. Można także je znaleźć na stronie spółki Trasa Łagiewnicka i tutaj także tam jest możliwość zamieszczenia komunikatów dotyczących wniosków, uwag, zastrzeżeń w stosunku do zaprezentowanych rozwiązań wariantowych. No i oczywiście jest jeszcze jedna możliwość formy konsultacji, także tam będzie podany numer telefonu, pod który będzie możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego z projektantem i rozmowy na temat zagadnień, które zostaną tutaj w dniu dzisiejszym przedstawione. Tak jak pan prezydent powiedział, mamy do czynienia z rozwiązaniami wariantowymi, które są rozwiązaniami wstępnymi. To nie są rozwiązania ostateczne. One oczywiście są zgodne z obowiązującymi przepisami, bo tutaj to było najistotniejsze, że musieliśmy to zrobić w taki sposób, żeby nie powodować kolizji na późniejszym etapie projektu budowlanego w sposób uniemożliwiający realizację tego zadania już właśnie na etapie uzyskania decyzji z RID-u. Natomiast Państwa wnioski no tak naprawdę stworzą ten projekt. W ramach tych czy kolejnych spotkań będziemy chcieli jak najwięcej tych wniosków i tych uwag zebrać, no a także być może odpowiedzieć na pytania, bo pewne elementy mogą budzić wątpliwości, czy dane rozwiązanie jest korzystne, bezpieczne, czy nie wpłynie na Państwa nieruchomość. Te elementy oczywiście będziemy także omawiali. Ja może nie przedłużając tyle, bym miał w tym zakresie tyle. Może dajmy szansę Biuru Projektów przedstawić warianty. Jeszcze głębi wyjaśnienia, Szanowni Państwo, to spotkanie z projektantami, o którym mówił Pan Inżynier, odbędzie się jutro, czyli 20 października na Placu Inwalidów 6, bo tam jest siedziba Rady Dzielnicy 5, ale oczywiście Państwo są wielkimi szczęściarzami, bo jesteście tutaj, a projektanci też są tutaj, więc pewnie nawet po spotkaniu myślę, że kuluarowo Panowie się nie obrażą, jak ich ewentualnie zagadniecie o coś, ewentualnie będziecie chcieli dopytać. Poza tym adresem, czyli trzecia pisane w cyferce, czyli 3obwodnicakraków.pl, ja polecam jeszcze adres obywatelski.krakow.pl i tam zakładkę konsultacje społeczne. Jeżeli Państwo tam znajdziecie konsultacje społeczne dotyczące trasy Pychowickiej-Zwierzynieckiej, tam również bardzo ładnie w katalogach, między innymi te wszystkie mapy, które tutaj są w formie billboardu, tam je Państwo znajdziecie, więc na spokojnie w domu będziecie mogli sobie je zobaczyć i się z nimi zapoznać. Również na tej stronie będziecie Państwo mogli w formie elektronicznej przesłać taki komunikat. A teraz oddaję głos Panom projektantom, Szanowni Państwo, i myślę, że szczegóły tego, o czym tak naprawdę będziemy tutaj rozmawiać. Dzień dobry Państwu, Krystian Gałuszka, przypomnę się jeszcze raz. Pozwolą Państwo, że usiądę, aby to lepiej zaprezentować. Wstęp został już przedstawiony, więc przejdźmy do meritum. Lokalizacja inwestycji. Skupiamy się na trasie Zwierzynieckiej i trasie Pychowickiej. Na północ od wzgórza Świętej Bronisławy, które Państwo dobrze znacie, mamy zlokalizowaną trasę Zwierzyniecką, na południe trasę Pychowicką. Jeśli chodzi o spotkania w dzielnicach i dzielnice, które przecinamy tymi trasami, to mamy dzielnicę 5 Krowodża, 6 Bronowice, 7 Zwierzyniec, 8 Dębniki. Dzisiaj widzimy się w piątej jako pierwsze spotkanie. Tak jak zostało powiedziane tutaj już przez pana dyrektora, trasa Zwierzyniecka jest wprawdzie zadaniem drugim, ale idąc od północy zgodnie z nazwą tego projektu, zawiera 4 warianty. Czym one się różnią, to za chwilę Państwu przedstawię. Natomiast zadanie pierwsze, czyli trasa Pychowicka, to na południu. Wstępnie, jak zostało powiedziane, również zawierało 4 warianty o różnych opcjach. Natomiast wobec właśnie uzgodnień z Wodami Polskimi konieczne było stworzenie 2 wariantów i tak
powstały warianty 5 i 6. Wobec czego mamy zadanie trasy zwierzynieckiej 4 warianty i trasy pychowickiej 2 warianty. Jeśli chodzi o warianty w takim zestawieniu tabelarycznym, szybkim, zanim przejdziemy do szczegółów, zdanie drugie, trasa zwierzyniecka. W każdym przekroju, w każdej z wariantów mamy po 3 węzły. Są to węzły zespolone Armii Krajowej z węzłem Zarzecza i węzeł Balicki, który w podobnej formie funkcjonuje również dzisiaj. Jeśli chodzi o przekrój trasy głównej, w każdym z wariantów założyliśmy zgodnie z wytycznymi 2x2. Natomiast w wariantach drugim i wariantach czwartym założyliśmy również torowisko tramwajowe w pasie dzielącym oraz w przypadku przejściem pod wzgórzem Świętej Bronisławy jest to tunel drogowy dwukomorowy lub w wariantach z tramwajem trzykomorowy. Relacje tramwajowe to wynikające już z zapewnienia właśnie tego torowiska tramwajowego, więc przechodząc do trasy pychowickiej, tam będziemy projektować dwa węzły w każdym z wariantów. Jest to węzeł Ruczaj, który będzie połączeniem z istniejącą już trasą łagiewnicką oraz węzeł Przegorzały. Jeśli chodzi o przekrój trasy głównej, tutaj w obu wariantach mamy torowisko tramwajowe. Jest to również przekrój 2x2. Różnią się te warianty przekroczeniem rzeki Wisły. W wariancie piątym założyliśmy most drogowo-tramwajowo-autobusowy, natomiast w wariancie szóstym tunel drogowy i most tramwajowo-autobusowy. Z czego to wynika, to opowiem później przy okazji trasy pychowickiej. Jeśli chodzi o inne elementy, które w ramach trasy pychowickiej będą zaprojektowane i wykonane, jest to przebudowa ulicy Księcia Józefa, budowa nowej ulicy Księcia Józefa, która będzie stanowiła dopełnienie węzła, budowa węzła przesiadkowego Park and Ride oraz budowa linii tramwajowej właśnie z okolic Przegorzał w kierunku Salvatore. Przejdźmy do omawiania trasy zwierzynieckiej. Warianty 1-3. Pokazaliśmy warianty 1-3 na tym jednym slajdzie z uwagi na to, że różnią się one przebiegiem, natomiast nie różnią się tym, że oba nie mają zaprojektowanego torowiska tramwajowego. W wariancie pierwszym mamy odgięcie w kierunku zachodnim, aby ominąć teren. Oczywiście jesteśmy pod kopcem Kościuszki, pod całym wzgórzem Świętej Bronisławy, ale zgodnie z wytycznymi, o których tutaj zostało wspomniane, zaprojektowaliśmy to odgięcie. Natomiast w wariancie trzecim jest prowadzenie bezpośrednio pod kopcem Kościuszki. Jeśli chodzi o warianty 2 i 4, czyli warianty z torowiskiem tramwajowym, różnią się one nieznacznie poza małymi detalami w przypadku już takich szczegółowych rozwiązań węzłów skrzyżowań. Różnią się one również samym dowiązaniem do trasy pychowickiej, również w kierunku zachodnim. Przedstawię to za chwilę szczegółowo. Przechodzimy do wariantu pierwszego. Wariant pierwszy. Mamy na tym slajdzie zestawienie profilu z planem sytuacyjnym, aby to lepiej dać pogląd, gdzie się poruszamy. Możemy podzielić ten odcinek trasy zwierzynieckiej w tym, jak i w każdym z pozostałych wariantów na elementy prowadzenia po terenie istniejącym. Następnie zagłębienie trasy głównej w poziom -1, które to zagłębienie i prowadzenie poniżej poziomu terenu będzie nam już towarzyszyło do końca trasy zwierzynieckiej. W tej okolicy znajduje się węzeł zespolony Zarzecze z węzłem Armii Krajowej. Dlaczego to zagłębienie? To zagłębienie powstało, aby cały ruch przelotowy wyrzucić na poziom -1, natomiast ruch lokalny, co za chwilę przedstawię, będzie się odbyło na poziomie +1. Chcemy po prostu w jak najmniejszym stopniu ingerować w istniejące otoczenie. I dalej odcinek tunelowy, tunel około 2 km pod wzgórzem Świętej Bronisławy, zaczynający się już przed rzeką Rudawą. Od ogółu do szczegółu, jak obiecałem, węzeł Balicki pozostanie w formie zbliżonej do istniejącego węzła. Zaprojektowany również zostanie w ramach odrębnej inwestycji Park and Ride przy stacji Kraków-Bronowice, stacji kolejowej, który również dopełni całość tego węzła. Jeśli chodzi o wariant pierwszy, powiedziałem, że jest to wariant bez torowiska tramwajowego. Widzimy to na obecnej sytuacji. Mamy przekrój dwujezdniowy, dwupasowy oraz dodatkowe pasy do relacji skrętnych. Na przekroju schematycznym poniżej widać ten odcinek. W tym wariancie na całej długości do ulicy Armii Krajowej zaprojektowano obustronne ścieżki rowerowe. Oczywiście jeśli chodzi o komunikację zbiorową, przystanki będą analogiczne jak w stanie istniejącym. Tak naprawdę w tym miejscu niewiele się zmienia względem tego, co jest w stanie istniejącym.
Przechodzimy dalej. Od okolicy ulicy Stańczyka następuje zagłębienie trasy, o którym wspomniałem. Czyli trasa główna wchodzi w tunel, płytki tunel, widzimy to na przekroju. Natomiast łącznice prowadzą do skrzyżowania z ulicą Zarzecza, gdzie ruch lokalny, czyli to są dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i dodatkowe pasy dla autobusów, odbywa się w poziomie zero. Ten węzeł jest zespolony właśnie z uwagi na to, żeby nie zwiększać zajętości, po prostu zespoliliśmy dwa główne skrzyżowania. Na węźle Armii Krajowej mamy również projektowany wylot w kierunku projektowanej trasy balickiej, która uzupełni cały ten kompleks skrzyżowań. I dalej, jeśli chodzi jeszcze o ten węzeł, zapewniliśmy również, przewidujemy w każdym z wariantów priorytety dla komunikacji zbiorowej od strony północnej w kierunku wschodnim, w kierunku centrum. Widzimy specjalny bypass oraz w kierunku centrum poprzez bus pasy w kierunku północnym. To jest główna relacja, która tak jak w stanie istniejącym ma miejsce, aby zachować właśnie tę komunikację zbiorową. Jeśli chodzi o ten rejon, tunel, płytki tunel kończy się w okolicach ronda węzłowego, nazwijmy to w ten sposób. Następnie idzie w poziomie minus 1 w kierunku tunelu pod wzgórzem. W tymże miejscu również mamy łącznice wznoszące się na poziom 0 oraz wiadukt w ciągu ulicy Odlewniczej. Omawiam ten wariant bardziej szczegółowo niż pozostałe, będą bardzo zbliżone, jeśli chodzi o rozwiązania geometryczne. W tym wariancie i w każdym z wariantów zaprojektowano, przewidziano zabezpieczenia akustyczne po stronach, od strony zabudowy. Ich zakres oczywiście to jest na razie bardzo ogólny, będzie wymagał uszczegółowienia na szczegółowej fazie opracowania projektu. Jeszcze tylko dopowiem, w tym miejscu tak naprawdę poruszamy się w istniejącym pasie drogowym. Nie ingerujemy w zabudowę, nie ingerujemy w parkingi, które są tutaj zlokalizowane, a także nie ingerujemy znacząco w zieleń. Idźmy dalej w kierunku południowym. Mamy odcinek w poziomie minus 1, widać to na przekroju po lewej stronie, z pasami włączania i wyłączania do tego węzła oraz przejście przed rzeką Rudawą, przed ulicą Mydlnicką w głęboki tunel pod wzgórzem Świętej Bronisławy. Tu jeszcze widzimy właśnie to samo miejsce, które widziałem, pokazałem wam państwu na planie sytuacyjnym. Widok taki już bardziej realistyczny, wizualizacja w kierunku południowym. Ulica Odlewniczna, Odlewnicza, łącznice i droga, trasa główna. I tunel, o którym wspomniałem, jest to tunel pod wzgórzem omijający w śladzie, przypominam, w śladzie omijający kopiec Kościuszki, gdzie następuje dowiązanie do trasy pychowickiej. Szacowany koszt tego wariantu to, jak państwo widzą, około 1 600 000 000 zł brutto. Jeśli chodzi o wariant drugi, w przebiegu, który widzimy na górnej części slajdu, różni się on znacząco w kwestii obejścia kopca, przechodzi bezpośrednio pod kopcem i następuje odgięcie w kierunku trasy pychowickiej w kierunku zachodnim, co wynika z węzła, to omówię przy okazji trasy pychowickiej. A różni się również tym, że prowadzi tramwaj w pasie dzielącym. Jak państwo widzą, sam profil jest bardzo zbliżony do wariantu pierwszego. Widzimy realistyczny widok z okolic wiaduktów kolejowych w kierunku południowym, istniejąca ulica Balicka i węzeł Balicki i torowisko, które podąża w kierunku południowym w pasie dzielącym. To samo miejsce szczegółowo na planie sytuacyjnym. Jeszcze mogę wspomnieć wcześniej, w pierwszym wariancie, w każdym z wariantów, przebieg trasy rozpoczyna się w okolicach wiaduktów kolejowych. 3 z 5 tych wiaduktów są już przebudowane i uwzględniają szerszy zakres prac, które tam będą musiały być wykonane. 2 z nich będą wymagały przebudowy i dostosowania. Przechodząc do węzła, również mamy park and ride i w tym miejscu z wiaduktu, z poziomu plus 1, następuje zejście torowiskiem tramwajowym do trasy głównej. Na górnym przekroju widzą państwo ten element, czyli właśnie w murach oporowych tramwaj zjeżdżający do poziomu 0, a następnie wzdłuż trasy głównej w tunel na poziomie minus 1.
To samo miejsce. Widać, że podobne jak w wariancie pierwszym, jednakże mamy tramwaj w środku, co również widać w tunelu trzykomorowym zamiast dwukomorowym pod spodem. I w tym miejscu, w węźle, w którym w wariancie pierwszym powiedzmy, że nic się nie działo, jeśli chodzi o komunikację zbiorową, przewidzieliśmy przystanek komunikacji tramwajowej w poziomie minus jeden przy trasie głównej wraz z zapewnieniem dojść pieszych szybów windowych. Jeśli chodzi o samą ulicę Odlewniczą, również przebiega w tym samym miejscu nad projektowaną trasą zwierzyniecką. Za ulicą Odlewniczą, również w wykopie, czyli analogiczna sytuacja, torowisko tramwajowe przebiegające pomiędzy obiema jezdniami i wejście w tunel. Proszę spojrzeć na tą ilustrację. Jest to naniesienie zwiększania zajętości terenu na wariant pierwszy, gdyż widzimy tramwaj bez torowiska tramwajowego. Czerwonymi liniami zaznaczono obszar wymagający poszerzenia, gdybyśmy to torowisko zastosowali. Poglądowo to chcieliśmy pokazać. I sam tunel. Tunel trzykomorowy z przejściem pod kopcem Kościuszki z delikatnym odgięciem w kierunku trasy Pychowickiej. Szacowany koszt z racji występowania trzeciej komory tunelu i torowiska tramwajowego to około 2 miliardy 350 milionów złotych. Wariant trzeci. Jest on bardzo zbliżony do wariantu pierwszego, z tym, czyli nie ma torowiska tramwajowego w pasie dzielącym i przebiega bezpośrednio pod kopcem Kościuszki, bez odgięcia w kierunku trasy Pychowickiej. W tym miejscu widzą Państwo widok na węzeł Armii Krajowej, który omawiałem w poprzednich dwóch wariantach, również i w tym występuje i będzie występował również w czwartym. To jest widok bez torowiska tramwajowego, jednakże w wariancie trzecim, na chwilę do tego dojdziemy, sytuacja niemalże identyczna jak wariant pierwszy. Delikatne zmiany dotyczą tylko kształtowania łącznic, ale to są to już kwestie bardzo techniczne i proszę na chwilkę. Już jesteśmy. Podobnie jak w wariancie pierwszym, tunel dwunawowy, w poziomie minus jeden, tunel płytki, ruch lokalny odbywa się na górze i w tym wariancie zaprojektowaliśmy przystanek komunikacji autobusowej, z racji, iż nie ma tramwaju, w poziomie minus jeden, jako przystanek przelotowy, tak zwany ekspresowy, wraz z systemem dojść, szybów windowych i klatek schodowych. Ten sam widok, co w wariancie pierwszym, jeszcze raz dla przypomnienia. Może ta wizualizacja tego nie odzwierciedla, jednakże ten odcinek znajduje się w głębokim wykopie, co było widać na profilu. Jest to rzędu kilku, 6-7 metrów. Tak jak widać na przekroju. I podobnie jak w wariancie pierwszym wchodzimy do tunelu prowadzonym pod wzgórzem, pod kopcem Kościuszki do wariantów trasy Pychowickiej. Szacowany koszt wariantu trzeciego to jest 1,6 miliarda, czyli podobny jak w wariancie pierwszym. I wariant czwarty jest bardzo podobny do wariantu drugiego, jeśli chodzi o szczegóły. Różni się brakiem odgięcia na końcu oraz drobnymi detalami projektowymi w samych rozwiązaniach skrzyżowań. Więc dla przypomnienia, torowisko tramwajowe w pasie dzielącym, zejście torowiskiem tramwajowym do poziomu 0, a następnie minus 1, co widać na slajdzie. Sytuacja, tak jak mówię, analogiczna jak w wariancie drugim. Następnie w poziomie minus 1, trzykomorowy tunel wraz z przystankiem tramwajowym. Poszerzenie wynikające z konieczności zapewnienia torowiska tramwajowego i wejście w tunel, który prowadzi do trasy Pychowickiej. Jeśli chodzi o trasę zwierzyniecką, sytuacja tak się klaruje. Koszt wariantu czwartego jest to 2 miliardy 400, czyli podobny do wariantu drugiego. Przejdźmy do trasy Pychowickiej. Tutaj sytuacja jest troszkę bardziej zróżnicowana, jeśli chodzi o warianty. Tak jak właśnie wcześniej mówiłem, z wariantów 1, 2 czy 4 powstały warianty 5 i 6. Czym one się różnią? Różnią się przejściem nad rzeką lub pod rzeką Wisłą. Nie różnią się torowiskiem tramwajowym, gdyż w każdym z tych wariantów przewidziano torowisko tramwajowe. W wariancie 5 przewidziano most tramwajowo-drogowo-autobusowy nad rzeką Wisłą.
W wariancie szóstym przewidziano tunel drogowy pod rzeką Wisłą oraz dodatkowo most tramwajowy. Spójrzmy na wariant piąty nałożony na profil. Początek przy wyjściu z trasy Zwierzynieckiej, przejście pod istniejącą ulicą Księcia Józefa, stary przebieg, przejście pod nową ulicą Księcia Józefa, o której będę mówił na końcu przy okazji huba komunikacyjnego, węzeł, czyli przejście pod łącznicą i nad łącznicą, wejście nad obiekt, na obiekt mostowy nad rzeką Wisłą i wejście również nad rezerwę kanału krakowskiego, o której już mówiliśmy. Jasnym niebieskim kolorem, nie wiem czy to dobrze widać, przewidziana rezerwa kanału krakowskiego na profilu znajdująca się w tym miejscu. W miejscu ulicy Tynieckiej, nad ulicą Tyniecką, przewidziano przystanek komunikacji tramwajowej i autobusowej, gdyż jezdnia, torowisko przebiega wspólnie z tą jezdnią tramwajowo-autobusową, aby nadać większy priorytet. Po przejściu nad kanałem krakowskim następuje zejście do poziomu minus 1, aby zminimalizować uciążliwość w rejonie Zakrzówka. W tym miejscu, jeszcze to pokażę na szczegółowych planach, jest kładka pieszo-rowerowa i następuje dowiązanie do poziomu minus 1 do istniejącej trasy łagiewnickiej, do części wybudowanego tunelu, który kończy się na Grota Roweckiego. Natomiast łącznicę, to już może na szczegółowych rysunkach przedstawię. Zanim jednak spójrzmy na widok na wlot od południowej strony w kierunku kopca Kościuszki. Tu bardziej perspektywiczny widok. Możemy tu omówić pobieżnie, za chwilę szczegółowo na planie sytuacyjnym. Widzimy, jakie zróżnicowanie terenowe występuje. Czyli mamy tramwaj, dwie jezdnie trasy Pychowickiej, pomiędzy nimi tramwaj. Aby zapewnić relacje zjazdowe do węzła Przegorzały, konieczne są pętle takie powrotne lub bezpośrednie zjazdy. I mamy sam węzeł typu Y, można go nazwać, czyli łącznicę nad trasą Pychowicką oraz łącznicę pod trasą Pychowicką. Wynika to właśnie z tego profilu i najazdu na most. W oddali widzimy hub komunikacyjny Park and Ride. To przy okazji ulicy Księcia Józefa omówię to miejsce. Tak to wygląda na planie sytuacyjnym bardziej technicznie, czyli wyjazd z trasy Zwierzynieckiej, z okolice ulicy Księcia Józefa, następnie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, w środku od miejsca, gdzie z pętli Przegorzały następuje wjazd w torowisko tramwajowe, mamy jezdnię tramwajowo-autobusową, po której mają się poruszać autobusy łącznie z tramwajami bezpośrednio do pętli, a także, aby zapewnić relacje z pętli w kierunku północnym tramwajową, jeśli byłaby taka konieczność, jeśli taki wariant byłby dalej procedowany, wymagana jest pętla wykonana w ten sposób. I mamy również ulicę Księcia Józefa, nową Księcia Józefa, która jest takim dopełnieniem i łącznikiem, elementem, do którego prowadzimy główny węzeł. Następnie następuje wjazd na most nad rzeką Wisłą. Przy tym moście oprócz jezdni torowiska zlokalizowaliśmy również ścieżki rowerowe, ścieżkę rowerową i chodnik dla pieszych, który jest prowadzony do Przegorzał, do nowej pętli. Jeszcze raz spojrzenie na wszystkie te elementy. Przechodzimy na drugą stronę rzeki Wisły w wariancie piątym, czyli most, który przekracza wszystkie tereny cenne środowiskowo. Przekracza rzekę Wisłę, przechodzi nad wałem, nad ulicą Tyniecką, gdzie w poziomie zero, czyli na terenie istniejącym, następuje skrzyżowanie ulicy Tynieckiej, ulicy Sodowej i ulicy Norymberskiej, które wiemy dobrze, jak w tej chwili wygląda. Zaproponowaliśmy to w kształcie ronda. Tak to miejsce wygląda na rysunku na planie sytuacyjnym. Zejście z mostu, jezdnia tramwajowo-autobusowa z przystankiem komunikacji zbiorowej. Z tego przystanku oczywiście dojścia do ulicy Tynieckiej, aby zapewnić pełną funkcjonalność. Następnie na przekroju widzimy, jak ten most, taki schematyczny rysunek mostu, czyli autobus, tramwaj, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, ścieżka rowerowa i chodnik. Widzimy też ulicę Norymberską, ulicę Sodową i Tyniecką i rondo na terenie istniejącym, o którym mówiłem. Widać też rezerwę pod kanał krakowski i ta rezerwa nie koliduje z wykonaną trasą główną, trasy Pychowickiej.
Następnie torowisko tramwajowe zostaje już odseparowane od ruchu autobusów. Widzimy na przekroju, wznosi się na poziom powiedzmy 0, bo jezdnia jest w poziomie minus 1, aby przejść na kierunek zachodni, gdzie następuje włączenie do ulicy, do węzła Ruczaj. A zanim to jednak jeszcze spójrzmy na okolice Sodowej, Norymberskiej, Tynieckiej, przystanek, o którym mówiłem, dojścia na dół i rondo, które poprawia znacznie ruch niż w stanie istniejącym. Jeśli chodzi o ulicę Sodową, jest ona przebudowywana z odsunięciem od stanu istniejącego, jak to miało miejsce teraz. I dochodzimy do węzła Ruczaj, czyli torowisko, o którym mówiłem, po stronie zachodniej dochodzi do torowiska, gdzie się łączy z torowiskiem wzdłuż ulicy Grota Roweckiego. Sama jezdnia główna w poziomie minus 1 przechodzi w tunel do trasy Łagiewnickiej, natomiast łącznica na poziom 0, dość długie, aczkolwiek tam jest dość skomplikowany teren, po prostu kolokwialnie mówiąc jest tutaj bardzo ciasno. Stanowią całość węzła. Wszystkie relacje z ulicy Wyłom, z ulicy Norymberskiej, która prowadzi, będzie łącznikiem między ulicą Tyniecką, są zachowane na tymże węźle. Ważnym elementem jest tutaj również kładka pieszo-rowerowa. Z uwagi, iż trasa główna idzie w poziomie minus 1, torowisko też troszkę poniżej terenu, kładka niemalże w poziomie, w stanie istniejącym, bez pokonywania znaczących różnic wysokości, przebiega nad wszystkimi elementami trasy. Szacowany koszt wariantu piątego to około 700 milionów złotych brutto. Wariant szósty. Ponownie profil w nałożeniu na plan sytuacyjny. Wychodzimy z tunelu z trasy Zwierzynieckiej pod ulicą Księcia Józefa, starym przebiegiem. Następnie pod ulicą Nową Księcia Józefa i widzimy przełamanie, łuk pionowy, gdzie zaprojektowano węzeł. Jest to najbardziej optymalne miejsce na węzeł, stąd ten węzeł ma kształt półkoniczyny. Następnie trasa główna ponownie musi zejść stromo pod rzekę Wisłę, gdzie przechodzi tunelem dwunawowym, również pod rezerwą nad pod kanał krakowski, co widać na tym prostokąciku. I wchodzi analogicznie jak trasa w wariancie piątym, poniżej terenu, w znacznej głębokości, do trasy Łagiewnickiej. Przerywaną linią pokazano natomiast orientacyjny profil linii tramwajowej. Nie było możliwe wprowadzenie tej linii tramwajowej od tego miejsca nawet 5% spadkiem pod rzeką Wisłę. Z uwagi na 5% spadek wychodziłby mniej więcej w okolicy kanału krakowskiego, co byłoby w kolizji z tym kanałem, jeśli on powstanie. Przejdźmy do szczegółowych planów, a jeszcze wizualizacja, czyli węzeł półkoniczyna. I teraz tak, wychodzimy z tunelu, z torowiskiem tramwajowym lub bez. Jeśli z torowiskiem tramwajowym, oprócz dwóch jezdni, torowisko, aby wysokościowo wejść na pętle Przegorzały, musi też takimi pętlami zawrotnymi pokonywać różnicę wysokości. Gdzie następuje połączenie z torowiskiem, które prowadzi z pętli Przegorzały, bezpośrednio na most tramwajowo-autobusowy nad rzeką Wisłą. Jeśli chodzi o inne elementy w tym miejscu, oprócz huba, o którym za chwilę już powiem, teraz bliżej jesteśmy, zaprojektowano dwa ronda, które są dopełnieniem węzła półkoniczyny, mają rozprowadzać ruch na ulicy Księcia Józefa. Także przystanek komunikacji tramwajowej w ramach tego wariantu w okolicach Nowej Księcia Józefa wraz z dojściami. Jeszcze raz rzut okiem. I teraz proszę spojrzeć, skąd się wzięły te pętle zawrotne. Czyli wyjazd z tunelu nie moglibyśmy bezpośrednio pokonać tej różnicy wysokości. Stąd tak skomplikowany układ tramwajowy w przypadku, jeśli wariant trasy Zwierzynieckiej będzie zawierał tramwaj. Przechodzimy na drugą stronę Wisły, pod i nad Wisłą. Liniami zaznaczono orientacyjny przebieg tunelu, a także schematyczny widok na most. Sama konstrukcja mostu tutaj na tym slajdzie nie jest zaznaczona, występuje dowolność, aczkolwiek można również jak w wariancie piątym prowadzić to konstrukcją lekką, wantową nad obszarami cennymi przyrodniczo. Również w tym wariancie zlokalizowano przystanek komunikacji zbiorowej nad ulicą Tyniecką, co widać tutaj.
czyli przejście tunelem pod rzeką Wisłą, most tramwajowy, tramwajowo-autobusowy nad rzeką Wisłą, przystanek komunikacji zbiorowej i następuje zejście linią tramwajową do okolic, przytulamy się do trasy Pychowickiej, co widać na przekroju poniżej. Trasa Pychowicka wychodzi z tunelu, który przechodzi pod kanałem krakowskim, pod rezerwą pod kanał krakowski i następnie w głębokim rozkopie w konstrukcjach oporowych prowadzi w kierunku węzła Ruczaj. Wszystkie przestrzenie, które są pod kanał krakowski, na tym slajdzie zaznaczyliśmy je na zielono, są to przestrzenie pod ukształtowanie możliwych terenów rekreacyjnych. Widać, jak dużo terenów zyskujemy w miejscu nad tunelami, w okolicy tuneli i w miejscu kanału krakowskiego. I dochodzimy do końca, czyli do ulicy Groterowieckiego, do węzła Ruczaj. Podobnie jak w wariancie piątym, rondo, które komunikuje ulicę Norymberską, ulicę Wyłą, ulicę Pychowicką, zapewniając tym samym dostępność od ulicy Tynieckiej. I wejście w tunel do trasy Łagiewnickiej, już wykonanie części tunelu do ulicy Groterowieckiego. Natomiast łącznice po jednej i po drugiej stronie prowadzą nas na układ lokalny z możliwością wykonania wszelkich manewrów skrętnych. Jak mówiłem, jest tutaj bardzo ciasno, co widać na tej prezentacji. To jest to samo miejsce z góry, również jak w wariancie piątym prowadziliśmy kładkę, tak samo w tym wariancie przewidujemy kładkę, która będzie prowadziła od ulicy zwanej Nowosodowej i komunikowała ruch pieszy i rowerowy w cennych rekreacyjnie okolicach. Szacowany koszt brutto tego wariantu to około 1,2 mld. Trasa Pychowicka i przebudowa i budowa Księcia Józefa. To jest ten odcinek, wchodzący w skład trasy Pychowickiej, który stanowi dopełnienie całej inwestycji. Znajdujemy się na skrzyżowaniu ulicy Księcia Józefa z ulicą Mirowską. Przewidzieliśmy tutaj akurat rondo jako skrzyżowanie w celu poprawy ruchu. Sam odcinek aż do okolicy, do obwodnicy Przegorzał, do końca obwodnicy Przegorzał jest tak naprawdę przebudową, czyli zapewnienie komunikacji zbiorowej, przystanków, zatok, ścieżek rowerowych, chodników i zabezpieczeń akustycznych w miejscach, gdzie jest to wymagane. Przystanek na Krępaku, obwodnica Przegorzał i dochodzimy do obwodnicy Przegorzał i w tym miejscu rozpoczynamy ulicę Nową Księcia Józefa. Początkowo jest to ulica 1x2. W miejscu obecnego skrzyżowania prowadzimy nowy przebieg, natomiast starą ulicę Księcia Józefa wprowadzamy na głównym przelocie w starodroże Przegorzał. Oczywiście z zapewnieniem połączenia tych dwóch elementów. Nowym przebiegiem ulica Nowa Księcia Józefa, mijamy ulicę Rybną, następnie ulicę do Przystani, gdzie rozpoczyna się przekrój 2x2. Przechodzimy przez węzeł, tu akurat widzimy w przypadku wariantu piątego, zaprojektowaliśmy skrzyżowanie. Następnie ulica Księcia Józefa Nowa dochodzi do ulicy Zwierzynieckiej w przekroju 2x2. I tutaj się chwileczkę zatrzymajmy, omówmy sam hub. Jeśli chodzi o sam kształt pętli, o liczbę stanowisk postojowych, liczbę przystanków autobusowych, peronów tramwajowych i tak dalej, kształt parkingu samochodowego, to jest tylko koncepcja. On się jeszcze na pewno zmieni, mam już sporo uwag również ze strony miasta. Warto podkreślić, że oprócz parkingów dla samochodów osobowych, dla mieszkańców czy przyjezdnych, również zaprojektowane zostaną parkingi dla autokarów turystycznych. Torowisko tramwajowe po zebraniu ruchu z trasy Pychowickiej lub z trasy Zwierzynieckiej, przejechaniu przez pętlę, prowadzi w kierunku Salwatora. Przechodzimy bezkolizyjnie nad ulicą Księcia Józefa, następnie zbliżamy się, przeklinamy ulicę Wioślarską, zbliżamy się do wału. To jest to samo tylko dla wariantu szóstego. Pod mostem Zwierzynieckim, bez ingerowania w jego konstrukcję, gdyż jest tam zapewniona obecnie rezerwa. Następnie wprowadzenie w ruch ogólny drogowo-tramwajowy z racji na dostępność, z uwagi na dostępność miejsca, która jak wiemy jest bardzo ograniczona, zwłaszcza w okolicach klasztoru. I tu na końcu przewidujemy z uwagi na ukształtowanie wysokościowe Królowej Jadwigi, które prowadzi w dół i Świętej Bronisławy, które prowadzi bardzo stromo w górę, likwidację pętli, aby zachować możliwość prowadzenia w ogóle linii tramwajowej.
Jeszcze tylko pokrótce przebieg trasy na tle miejscowych planów. Jeśli chodzi o granatowy kolor zaszrafowany, jest to miejsce przewidziane pod drogę główną klasy GP, czyli właśnie pod naszą trasę zwierzyniecką i pychowicką. W miejscach, gdzie nie ma planów, również widać po ich kształcie, że to zostało przewidziane. Natomiast tutaj widzimy przebieg trasy na tle studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, dokładnie na dział systemy transportu, kierunki i zasady rozwoju. Widzimy, że na całej trasie niemalże pokrywamy się z planowanym przebiegiem. To jest akurat dla wariantu szóstego. Szóstego z wariantem czwartym trasy, zwierzynieckiej. Jeśli chodzi o obiekty inżynierskie, przekażę głos koledze. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Sucheta. W związku z tym, że nasze konsorcjum firm podzieliło się obowiązkami, ja skupię się tutaj na obiektach inżynierskich. A tak jak tutaj kolega mówił, skupiamy się na układzie drogowym, jednakże żeby w ogóle móc mówić o rozwiązaniach wysokoprzepustowych, należy też mieć na uwadze pokonanie różnych przeszkód. Tu jak Państwo widzą wzgórze Świętej Bronisławy, rzeka Wisła, no to są naturalne przeszkody, które również trzeba przekroczyć układem drogowym. W ramach tych rozwiązań, które prezentujemy, projektowane są wysokoprzepustowe węzły drogowe, czyli skrzyżowania wielopoziomowe. I w ramach tych skrzyżowań są projektowane różnego rodzaju wiadukty. Ja nie będę się skupiał na tych pomniejszych obiektach, bo to są obiekty typowe, jak Państwo wiecie, korzystacie z infrastruktury, niczym szczególnym one się nie wyróżniają. Natomiast w ramach tego projektu istotną rzeczą są przede wszystkim projektowane tunele drogowe różnych typów i most na Wiśle. I tu bym Państwu chciał przybliżyć właśnie te obiekty. Tak jak już kolega wcześniej powiedział, na trasie zwierzynieckiej mamy zasadniczo projektowane dwa typy tuneli. Jeden typ to jest tunel płytki, natomiast drugi typ to jest tunel tak zwany głęboki pod wzgórzem Świętej Bronisławy. Skąd takie rozwiązania? No tak jak sama nazwa wskazuje, tunel płytki jest wykonany od razu pod powierzchnią ziemi. W naszym przypadku jego głównym celem jest odizolowanie tego ruchu tranzytowego, który tutaj się na tej osi naszej trasy zwierzynieckiej pojawia, od całego ruchu lokalnego. Wykonanie takiego poziomowego rozwiązania, tak jak Państwo widzicie, też zmniejsza przede wszystkim zajętość terenu i zmniejsza przede wszystkim oddziaływanie niekorzystne, głównie akustyczne, ponieważ no, wprowadzone pojazdy do tuneli, do tego tunelu no, nie oddziaływują na otoczenie. Natomiast w związku z przeszkodą, jaką jest wzgórze, no i na trasie pychowickiej też rzeka Wisła, nie ma możliwości wykonywania tego typu obiektów, tuneli metodą jakąś rozkopową, ponieważ to są za duże różnice terenowe i w tym przypadku tunel jest wykonywany jako tunel drążony bezwykopowo. W zależności od wariantów oczywiście te tunele różnią się ilością naw, czyli tych przestrzeni, w których odbywa się ruch. W wariancie pierwszym i trzecim trasy zwierzynieckiej mówimy o tunelach dwunawowych, czyli tylko i wyłącznie przewidzianych dla ruchu samochodowego. Natomiast wariant drugi i czwarty, dodatkowo pojawia się trzecia nawa, w której prowadzony jest ruch tramwajowy. Trasa pychowicka z kolei charakteryzuje się tym, że mamy przeszkodę w postaci rzeki Wisły i też w zależności od wariantu albo trasa główna jest poprowadzona tunelem, tutaj akurat w wariancie szóstym i też tak jak powiedziane było wcześniej, ze względu na wymagania i uwarunkowania techniczne, linia tramwajowa jest w tym przypadku poprowadzona obiektem mostowym nad rzeką Wisłą, natomiast sam ruch drogowy jest oddzielony i wprowadzony do tunelu głębokiego.
Jeśli chodzi o same obiekty tunelowe, no to są dość specyficzne obiekty, w których poza oczywiście zapewnieniem jak największej przepustowości komfortu jazdy dla użytkowników, bardzo istotną rzeczą jest zapewnienie warunków bezpieczeństwa. Także tego typu obiekty docelowo, poza oczywiście samymi jezdniami, są wyposażone w różnego rodzaju systemy wspomagające, które zapewniają bezpieczne użytkowanie. Mam tu na myśli system wentylacji, sygnalizowania pożaru, dróg ewakuacyjnych, zarządzania, sterowania tymi tunelami. W przypadku jednego z tych tuneli przez nas projektowanych stosowane będą docelowo rozwiązania bardzo podobne, które zapewniają swobodny ruch, tak jak w przypadku już wybudowanej trasy Łagiewnickiej. Tunel Płytki to jest tunel długości w granicach 450 metrów, tak jak Państwo widzicie, i to było wcześniej pokazywane na tych takich schematycznych rysunkach. On znajduje się niemalże zaraz pod powierzchnią ziemi. W ramach właśnie tych przestrzeni NAF zapewniona jest przestrzeń dla ruchu pojazdów, ewentualnych, znaczy chodników ewakuacyjnych, ponieważ ruch pieszy nie jest dopuszczony w tego typu obiektach. To jest przykład z wariantu tylko i wyłącznie drogowego, bez wprowadzonego tramwaju. Jeżeli będzie w wariantach z tramwajem, mamy dodatkową trzecią nawę. Jeśli chodzi o technologię budowy, bo tu też kilka słów na ten temat chciałbym powiedzieć. Zarówno w przypadku tunelu płytkiego, jak i tunelu głębokiego ta technologia budowy pozwala na zminimalizowanie jakby terenu wymaganego dla wykonania takiegoż obiektu, a to się też wiąże ze zminimalizowaniem przez oddziaływania obiektu, oddziaływania samej budowy na sąsiadującą zabudowę. Specyfiką tego typu budowy tunelów jest tak zwane drążenie podstropowe. Chodzi o to, że nie wykonuje się dużego, głębokiego wykopu, w którym jest budowany tunel, a później jest to wszystko zasypywane, tylko tak jak Państwo widzą, za pomocą specjalnych pogłębiarek drążone są szczeliny w ziemi, to jest wypełniane betonem bez rozkopywania. Później jest wykonywany delikatny, niewielki wykop do poziomu stropu. Tą płytę betonową, stropową wylewa się na gruncie, po czym tak ukształtowana forma obiektu pozwala już ze środka wydobyć grunt. Na trasie Łagiewnickiej, na styku z naszym opracowaniem na Ruczaju, jest w ten sposób wybudowana już konstrukcja tunelu, która przyszłościowo zostanie odkopana. Tego typu działania pozwalają, tak jak powiedziałem, zminimalizować oddziaływanie, przede wszystkim skrócić ten czas, gdzie ta budowa jest jakby zauważalna dla mieszkańców, i pozwala to właśnie w sposób bezpieczny i najmniej uciążliwy wykonać tego typu obiekt. Po wykopaniu gruntu z wnętrza tego tunelu jest on wyposażany właśnie we wszystkie te instalacje i urządzenia, o których wcześniej powiedziałem. Tu jest taka poglądowa wizualizacja, jak wygląda tego typu obiekt już na etapie użytkowania. Natomiast drugim typem tuneli, jaki mamy zastosowane, to są tunele tak zwane głębokie. One tutaj zgoła odmienne mają kształt, jak Państwo widzicie, to są tunele o przekroju kołowym. Ten przekrój wynika przede wszystkim z technologii ich budowy. To są tunele drążone bezwykopowo za pomocą urządzeń, których nazwa wywodzi się z języka angielskiego, to jest TBM, czyli Tunnel Boring Machine. Chodzi generalnie o to, że taki tunel jest drążony przez specjalne urządzenie, które pozwala wydrążyć tunel, zabezpieczyć ten tunel, stworzyć w ziemi, powiedzmy, taką rurę betonową, która stanowi tą wstępną obudowę, w której wykonuje się później już w drugim etapie całe wyposażenie z jezdniami, z kanałami technologicznymi, wentylacją i pozostałymi elementami wyposażenia.
Jest to metoda oczywiście rzadziej stosowana ze względu na jakby specyfikę przeszkód, aniżeli ta pierwsza metoda, o której powiedziałem. Natomiast z powodzeniem w naszym kraju tego typu tunele są budowane. No jako przykład mogę podać na przykład warszawskie metro. Całość inwestycji jest realizowana bezwykopowo i pozwala w gęstej przede wszystkim infrastrukturze miejskiej wykonać tego typu obiekt. W ramach trasy zwierzynieckiej to są już dość znaczące obiekty, jeśli chodzi o długość, w granicach 2200 metrów. Także są to już dość poważne obiekty. Jeśli chodzi o trasę pychowicką, jest to tunel o długości 854 metrów. I też w zależności od tego, czy wprowadzany jest tramwaj, czy też nie, tunel składa się z trzech takich rur, bądź z dwóch. Tutaj... Wydłużymy w razie czego spotkanie, nie ma problemu. Ja już w zasadzie kończę, także jesteśmy już na finalnej części prezentacji, także 5 minut i będziemy mogli przejść do pytań. Tak jak Państwu powiedziałem, jest to urządzenie, które pozwala drążyć i układać obudowę. W związku z powyższym, co jest najistotniejsze? Również w przypadku tej technologii, tego typu urządzenia poruszają się na dużej głębokości pod zabudową i nie oddziałują praktycznie w żaden zauważalny sposób na zabudowę. W związku z powyższym można bezkolizyjnie prowadzić te prace budowlane w stosunku do zabudowy. Nie ma konieczności, poza oczywiście początkiem i końcem tunelu, na jakiekolwiek wykonywanie rozkopów i tak dalej. Ta technologia w związku z tym, że nie odbywa się z powierzchni ziemi, też może być prowadzona w ciągłym trybie 24-godzinnym. Tak jak powiedziałem, w sposób nie zapewniający komfort użytkowania terenów nad tunelem. Jeśli chodzi o sam tunel, no to on już wykonany ma troszkę inny kształt, bo to jest kształt zbliżony do przekroju kołowego. Trasa pychowicka, wariant piąty. Tutaj w przypadku wariantu piątego nie mamy tunelu, mamy obiekt mostowy nad rzeką Wisłą. Zasadniczo zaproponowaliśmy obiekt podwieszony, wantowy, jednakże to jest na dzień dzisiejszy jakby propozycja na tym etapie, która oczywiście po dalszym doszczegółowianiu i przede wszystkim na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej jakby zostanie doprecyzowana i na tej podstawie zostanie później w kolejnym etapie już zaprojektowany konkretny obiekt mostowy. Jeśli chodzi o przekrój tego obiektu, to tak jak już wcześniej mówiłem, poza jezdniami, układem torowiska tramwajowego również jest zapewniona przestrzeń dla pieszych oraz rowerzystów. Wizualizacja obiektu. W wariancie szóstym z kolei obiekt jest, jego szerokość jest zminimalizowana do wyłącznie zapewnienia połączenia tramwajowo-autobusowego, czyli ruch tramwajowo-autobusowy porusza się po tym obiekcie nad rzeką Wisłą i ruch pieszo-rowerowy, natomiast cały ruch drogowy jest poprowadzony obiektem tunelowym pod rzeką Wisłą. To głównie wynikało z faktu zachowania wymagań związanych z pochyleniami drogi. Nie można było tego układu torowego wprowadzić do tunelu. Oddam z powrotem głos koledze. Dziękuję. I tak już kończąc, tylko jeszcze przejdźmy do natężeń przewidywanych. Wiem, że Państwo się niecierpliwią. Jest to rzędu 5000 pojazdów na godzinę w roku 2050, zarówno dla trasy zwierzynieckiej, jak i dla trasy pychowickiej. Widzimy w jedną i w drugą stronę, a tu widzimy zmniejszenie lub zwiększenie rozkład ruchu, który nastąpi po wybudowaniu trasy pychowickiej i zwierzynieckiej. Na czerwono zwiększenie, co jest naturalne, skoro ją budujemy, i na zielono widać głównie na Alejach Trzech Wieszczów zmniejszenie. Jeszcze raz koszty, ale tu Państwu już podawałem przy okazji prezentowania. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mikrofon zostaje przy projektantach, bo jak sądzę, sporo pytań właśnie będzie w tym kierunku, także żeby nie przedłużać, przechodzimy do tej sesji pytań. Dobrze, Szanowni Państwo, zrobimy w ten sposób, że ja będę krążył z mikrofonem, dobrze? Jeżeli Państwo macie pytanie, to ja do tej osoby podejdę, pytanie padnie. Mam prośbę o to, żebyście Państwo przy zadawaniu pytań również podali swoje imię, czy jesteście mieszkańcem, czy przedstawicielem jakiegoś stowarzyszenia, etc. To nam ułatwi komunikację i również bardzo bym prosił, do kogo to pytanie jest skierowane. Dobrze? Także komunikujemy się ręką w górę, dobrze? Ja będę podchodził i po kolei tutaj starał się te głosy w miarę równo rozdzielać. Dobrze? Pan był ewidentnie pierwszy, więc podchodzimy do pana. Ja będę trzymał mikrofon, będzie nam łatwiej. Dobra. Mateusz Konieczny, mieszkaniec ulicy Na Bonie. I mam dwa pytania. Pierwsze, wnioskuję o przywrócenie zlikwidowanych przejść dla pieszych pomiędzy ulicą Balicką a Zarzecze. Oraz drugie, jakim cudem ten projekt i symulacja natężenia ruchu przewiduje zmniejszenie ruchu na Armii Krajowej? Bardzo dziękuję. Padło pytanie. Jeśli chodzi o przejście dla pieszych, to raczej w ciągu trasy może otworzę jakiś slajd, który nam to pokaże. Chodzi panu o to miejsce? Dobrze, no to już jedno, uczynając... Tak, tam gdzie teraz kursy, myślę, trochę na w prawo, tam gdzie są przystanki autobusowe. Tutaj mamy w okolicy węzeł Zarzecze z pełną obsługą pieszych, więc to akurat dystans jest bliski, więc to ono zastępuje. Natomiast... Jest bliski dla kierowców, nie dla pieszych. No dla pieszych, tam jest przejście dla pieszych. Jeśli chodzi o natężenia, pan pozwoli tylko, że natężenia pokażę. Zapraszam jutro na spotkanie, będziemy mierzyć na komputerze, zmierzymy dokładnie Państwa wątpliwości. Jeszcze drugie pytanie było jakie tutaj odnośnie tego natężenia? Natężenie na Armii Krajowej, bardzo proszę. Tak, to zielone to jest poziom plus jeden, poziom zero, o którym mówiłem. Czyli w poziomie zero natężenie jest mniejsze. Względem stanu istniejącego się zmniejszy. Ale druga jest na czerwono, która jest... Pod spodem trasa główna jest, bo powstała, więc wiadomo, że będzie zwiększenie. Dobrze, bardzo dziękuję. Kolejne pytanie było tutaj. Kolejne zgłoszenie, bardzo proszę. Dzień dobry, Grupy Wywarszych. Ja jestem mieszkańcem dzielnicy Krowodrza i chciałem się zapytać, czy jest w ogóle możliwa rezygnacja z jakiegokolwiek budowy wariantu trasy Łagiewnickiej, ponieważ nie Łagiewnickiej, tylko tych przedstawionych, ponieważ każdy z tych wariantów jest promowaniem ruchu samochodowego, a w Krakowie mamy duży problem z korkami. I to jest projekt z lat 70. ze Stanów Zjednoczonych, kiedy myśleli, że dobudowanie kolejnej drogi dla samochodów zmniejszy ruch, a tak naprawdę zwiększyło. I to jest promowanie ruchu samochodowego i zwiększanie korków w Krakowie i dewastacja terenów rekreacyjnych zielonych. I pytanie, czy życie składa się tylko z jeżdżenia do pracy samochodem i pracowania i wracania z niej, czy może jeszcze z czegoś innego? Bardzo dziękuję. Padło pytanie. Mam wrażenie, że to raczej w kierunku stołu, a nie w kierunku projektanta. Bardzo proszę. Chyba albo pan inżynier, albo pan prezydent. Bardzo proszę. Jak powiedziałem, wszystkie głosy się wsłuchujemy i będziemy je rozpatrywać. Jest kilka możliwych wariantów w tym zakresie. Powiem szczerze, że ja najbardziej jestem przekonany do transportu publicznego jako takiego ruchu, który moim zdaniem powinien być jednak przeprowadzony, bo ta naturalna granica między północą a południem Krakowa, wynikająca oczywiście z rzeki Wisły, ona sprawia, że jak Państwo doskonale widzicie, rozprowadzenie tego ruchu między północą a południem transportem publicznym jest niezwykle trudne i to jest dla mnie osobiście dosyć istotne. Natomiast co do ruchu samochodowego, nie jest to podejście dogmatyczne, tak bym powiedział.
Bardzo dziękuję. Bardzo przepraszam, ale wrócimy jeszcze tutaj do pana. Ręce były tutaj w górze uniesione. Bardzo proszę. Beata Wawrowska-Chmielek, mieszkanka Krowodrzy. Ja mam takie pytanie dotyczące odcinka pomiędzy Trasy Zwierzynieckiej, odcinka pomiędzy ulicą Mydlnicką a Armii Krajowej. Dlaczego w tak cennym przyrodniczo-rekreacyjnie terenie zabudowy jednorodzinnej głównie prowadzony jest otwarta trasa, mimo tego, że jest w zagłębieniu, ze względów wysokościowych, koniecznym zagłębieniu. Dlaczego to nie jest prowadzone dalej tunelem? Bardzo dziękuję. Daj mu szansę na odpowiedź, bardzo proszę. Ja odpowiem technicznie bardziej. Jeśli chodzi o sam przebieg, to nie jest w moich kompetencjach. Tunel jest, zagłębienie jest wykonane, jest zaprojektowane. Tunel jest możliwy, ale nie zapominajmy, że gdzieś trzeba ten ruch z poziomu minus 1 na poziom 0 wyprowadzić. Więc te łącznice muszą się gdzieś pojawić. A te łącznice rozpoczynają się już wcześniej. Więc tak naprawdę ze względów technicznych wiadomo, że najprościej byłoby budować wszystko w tunelu, ale gdzieś trzeba to łączyć, ten tunel z poziomem zero. To pytanie do tego pytania. Mam do tego pytanie. Przepraszam bardzo. Dajmy szansę pani, dobrze? A ja za sekundkę do państwa podejdę, dobrze? Ale łącznicę można poprowadzić na zewnątrz, a tunel, który jest tunel, potem nie ma tego tunelu i potem znowu wchodzimy do tunelu, więc tą większość transportu można dalej prowadzić tunelem chyba, prawda? Jeśli chodzi o sam przekrój poza łącznicami, tak to nazwijmy, to oczywiście jako wniosek można przyjąć, ale jeśli mówiąc już o łącznicach na zewnątrz, a reszta trasy w tunelu, powiem tak z doświadczenia, że to wymaga jeszcze większej zajętości, żeby wyprowadzić łącznicę obok tunelu pod innym kątem. To już są aspekty techniczne, ale wymaga to jeszcze większej zajętości niż prowadzenie łącznic po lekkich nasypach przy trasie głównej odkrytej. Bardzo dziękuję. Do przodu i potem wracam tutaj do tyłu do państwa, dobrze? Bardzo proszę, tutaj było pytanie. Dzień dobry. Ja jestem tak, mieszkańcem Mydlnickiej, członkiem zarządu wspólnoty na Norymberskiej, więc jestem na początku i na końcu przewodu pokarmowego, który tu chcecie stworzyć. Mam szereg pytań, ale takie proste, te pewnie jutro. Ja zastanawiam się, czy starczy czasu nam jutro, jak wszyscy przyjdą na te dopytki. Ja nie wiem, czy to jest, będzie sztab osób, czy te 2 godziny jutro na Radzie Zarządu tam starczą. Więc jedno pytanie. Ta kładka odlewnicza nad tym wykopem, ona nie zakłada ani chodnika, ani ścieżki rowerowej. Powtarzamy błędy w ulicy Nabłonia nad Rudawą, gdzie piesi chodzą między autami i nie możemy z Wodami Polskimi się dogadać. Robimy kopię tych samych błędów, których nie możemy się rozwiązać. Druga rzecz. Jak duża jest przewidziana w tutaj prezentacji skala wykupów nieruchomości od osób zajętych? Tego by brakowało i podejrzewam, to będzie trafiać. To dotyczy właśnie Norymberskiej. Tam przy węźle Ruczaj jest ten Kaufland, ten szkieletor hotelu, co inwestor nie skończył. I tam jest rondko, to takie przewidziane, gdzie jest Pychowicka, Norymberska. I teraz poprowadzona jest ścieżka rowerowa od linii Grota Roweckiego do linii tak naprawdę Twardowskiego, jak większość ruchu rowerowego się odbywa. Tam na odcinku 800 metrów 11 razy rower przeciąga potok rowerowy i wymyśliliście sobie ścieżkę rowerową, która przesuwa oś transportu rowerowego tam prawie pół kilometra w głąb trasy, w głąb Pychowic. I teraz jak to chcecie zdobywać to zrozumienie wiceprezydenta dla tej różnicy pokoleniowej, kiedy no umówmy się, młodzi chcą jeździć rowerami do pracy, coraz więcej ludzi jeździ. To jest potok z sypialni do biurowców, gdzie się coraz więcej buduje w tamtej okolicy i ludzie zniechęcacie ich w ten sposób, robiąc tak inwestycje i przesuwacie, a przesuwając jeszcze tą ścieżkę, nie wiem, specjalnie na korzyść tego hotelu, co tam się nie wybudował, będziecie wykupywać teren mojej wspólnoty, gdzie ja na wspólnocie już przy ostatnich konsultacjach napisałem, cała wspólnota napisała uwagę do projektu, że zakładacie wykup ostatniego metra kwadratowego niezabudowanego naszej nieruchomości, gdzie mamy kosz na śmieci, którego nie będziemy mogli fizycznie zgodnie z prawem budowlanym wybudować. No. Bardzo dziękuję. Powiem tylko o odlewniczej chodniku. Oczywiście uwaga jest jak najbardziej zasadna. Tam na planach obiekt był szerszy. Oczywiście chodnik będzie tam zaprojektowany. Jeśli ścieżka rowerowa ma kontynuację, jak najbardziej też. Ale czy...
Bardzo, dajmy jeszcze szansę. Pan inżynier Krzysztof Migdał, bardzo proszę. Proszę Państwa, będą się na pewno pojawiały, zresztą pojawiły się już głosy dotyczące ewentualnego przedłużenia układu tuneli. I tutaj chciałbym powiedzieć, że to także będzie analizowane. Ta długość tuneli, która została tutaj przyjęta i zaprezentowana w ramach tych wersji wstępnych projektów, jest minimalną długością niezbędną dla zrealizowania tej inwestycji. Państwa głosy, które także do nas docierały, wskazują, że oczekujecie Państwo wydłużenia układu tuneli poza ten zakres minimalny i to będzie w takim zakresie realizowane. Oczywiście, tak jak tutaj Pan projektant wspomniał, my musimy zachować także możliwość komunikacji układu tuneli z poziomem terenu, z układem węzłowym, bo ta trasa musi się komunikować z terenem przyległym. Jeżeli chodzi o ciągi ścieżek rowerowych, one oczywiście będą prowadzone tak, żeby maksymalnie poprawić warunki komunikacyjne. One będą prowadzone wzdłuż układów drogowych. Jeżeli chodzi o rejon ulicy Norymberskiej, nie wiem dokładnie, o którą nieruchomość panu chodzi, natomiast będziemy mogli omawiać te sprawy w szczegółach. W dniu jutrzejszym będzie spotkanie z projektantem, bo tutaj właśnie mamy to zagadnienie dotyczące tych konsultacji indywidualnych. Ja chciałbym zaznaczyć wyraźnie, te konsultacje będą tyle trwały, ile będą potrzebne. To nie jest tak. My tutaj mamy pewne założone ramy czasowe, zarówno w odniesieniu do dnia dzisiejszego, jak i w odniesieniu do kolejnych spotkań. Natomiast te spotkania będą trwały tyle, ile będą potrzebne, a także proszę zwrócić uwagę na to, że to nie tylko te spotkania. W każdym przypadku my zapraszamy do bezpośrednich kontaktów z biurem projektów, z nami będziemy szczegółowo wyjaśniali. No i jeżeli będą z Państwa strony jakieś wnioski, będziemy je wprowadzali. Co do kwestii wykupów terenów tutaj po wyborze tego ostatecznego wariantu, który zapewne będzie się różnił od tych, które tutaj Państwo widzicie, będziemy mogli określić rzeczywisty zakres zajętości terenu i proszę mi wierzyć, naszym dążeniem będzie minimalizacja zakresu zajętości terenów prywatnych, bo zresztą taki warunek został postawiony także dla przedstawicieli biura projektów. Dla tych wariantów, które Państwo widzicie, ten zakres jest tak przedstawiony, jak wygląda, natomiast on na pewno będzie dążony do zminimalizowania. Bardzo dziękuję. Jeszcze Pan Prezydent. Ja tylko jedną rzecz, po pierwsze bardzo dziękuję Panu za tą wypowiedź, a po drugie generalnie ja mam takie założenie, proszę Państwa, żeby absolutnie sprowadzać do minimum jakiekolwiek potrzeby ingerowania w cudzą własność. To moim zdaniem jest jedna z wytycznych, która tutaj musi być, to znaczy nie idziemy szeroko, jak Pan tutaj, któryś z Panów powiedział, projektem lat 70. i to jest moim zdaniem kluczowe, żeby jakby dostosować kształt tych rozwiązań do współczesności. Ja też się z Panem zgadzam, że do nas oczywiście, jak Państwo doskonale wiecie, te fale zmian, które się dokonują w świecie, dochodzą z pewnym opóźnieniem, ale też zgadzam się z Panem tutaj, z kimś innym, kto tutaj mówił, że my powinniśmy raczej wyprzedzać tymi rozwiązaniami trendy, które się pojawią, to znaczy jednak odchodzenie od ruchu samochodowego, bo nie jest dla nas wielką przyjemnością wybudowanie konstrukcji betonowych, które będą niepotrzebne, ale to dlatego bardzo dziękuję za to pytanie. Bardzo dziękuję. Tam obiecałem z tyłu pytanie, potem tutaj przejdziemy do środkowej strefy. Bardzo proszę. Dzień dobry, jestem Dominik Kasperski, jestem mieszkańcem Krowodrzy. Ja mam takie pytanie, które może trochę łączy to, co tutaj Państwo poruszali, co Pani i co tu bardzo często się przejawiało, mianowicie ta troska o to, żeby była jak najmniejsza ingerencja w okolice, zarówno w trakcie budowy, jak i też samej drogi. Otóż dlaczego to jest droga klasy GP i skąd to wymaganie w ogóle? I taka droga klasy GP musi mieć 50 lub 40 metrów szerokości minimalnej, jak chodzi o pas drogowy, a nie G, nie klasy G lub klasy Z, tak jak na przykład obecna Armii Krajowej, gdzie te szerokości są odpowiednio mniejsze i na dzień dzisiejszy wystarcza i myślę, że w 2050 roku też będzie to wystarczające. Czy analizowano różnicę w średniej prędkości samochodów między drogą klasy GP ze skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną, a trasą z drogą o niższej klasie i mniejszym przekroju ze skrzyżowaniami naziemnymi i bez sygnalizacji świetlnej? Jeśli nie, to dlaczego?
Bardzo dziękuję. Pan projektant. Tak, odpowiem na pytanie, które pan założył od razu szerokości. Nie ma czegoś takiego jak szerokość pasa drogowego według nowych przepisów. Pas drogowy ma zawierać wszystkie elementy, które są wymagane. Czyli jeśli zakładamy, że ma być dwa pasy ruchu, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i torowisko, proszę spojrzeć na tych nawet schematach, jak bardzo zawężone te przekroje były. One nie były... Ale to, proszę pana, pan mówi, bo tak, przy czym pan ma tu wymaganie, że teraz musi mieć ta szerokość minimalna wynosić 40 albo 50 metrów, a dla niższych klas to jest na przykład 35. I rzeźbicie drogę, którą byście dali radę zmieścić jako niższej klasy w tym samym obszarze. Pan inżynier Krzysztof Migdał, bardzo proszę. Robert Złota, ja też jestem projektantem. Powołuje się pan na nieaktualne przepisy, które zostały 2-3 lata temu zniesione. Tego wymogu minimalnej szerokości drogi danej klasy już nie ma. Ale jeżeli, to jest kwestia szerokości pasa ruchu. Niech pan poczeka. Muszę odpowiedzieć. A obecnie we wrześniu tego roku weszły nowe przepisy dotyczące projektowania dróg, mówiące o tak zwanej prędkości do projektowania. I w przeciwieństwie do starych przepisów, które sztywno narzucały prędkość, obecnie mamy prędkość podstawową plus tak zwane prędkości w warunkach trudnych czy skomplikowanych terenowo. I przykładowo mamy zakres prędkości od 110 do 70 km. Czyli to, o czym pan mówił, projektowanie dla dróg o niższych parametrach przy mniejszej prędkości w bardziej ciasnych łukach jest jak najbardziej możliwe w świetle aktualnych przepisów, według których w przyszłości ta droga będzie projektowana. Także te warunki, o których pan wspominał, one są nieaktualne. To są przepisy, które zostały już wycofane. Ja jeszcze, przepraszam, tylko odpowiem panu, że traktujemy oczywiście pana uwagę dotyczącą obniżenia szerokości jako wniosek i tutaj na pewno ten element będzie szczegółowo przeanalizowany co do zakresu pomniejszenia zajętości i zmniejszenia do minimum niezbędnych parametrów, takich, żeby było zapewnione po pierwsze przeniesienie tego ruchu, który no, w jakiś sposób jest tutaj generowany, co wynika z prognozowanych natężeń ruchu, ale jednocześnie, żeby spełnić te oczekiwania co do minimalizacji tych oddziaływań. Jeszcze to pytanie krótkie. To ja dodam tak. Można założyć niższą prędkość projektową, bo to jest w dalszym ciągu teren zabudowany, a dwa w tej chwili w przekrojach jest 3,5 metra na pas ruchu i planujemy w niektórych wariantach po 3 pasy w każdą stronę. To jest naprawdę morze asfaltu, a wystarczy obniżyć troszkę prędkość i mamy 75 cm na każdym pasie do przodu, że tak powiem. Pan projektant, bardzo proszę. Jeśli chodzi o szerokość pasa 3,5 metra i o przepisy, o których tutaj pan Robert Słota mówił, obecnie mamy tak zwany pojazd miarodajny i my możemy oczywiście sobie zawężać ile chcemy dla samochodów osobowych, ale jeśli chcemy puścić komunikację autobusową, to te 3,5 metra to nie jest tak dużo, jak według pana się wydaje. Ale nie planujemy trzech bus pasów w każdą stronę. No nie, ale mamy 3,5 metra pas ruchu, mamy dwa pasy ruchu. No to możemy zrobić 1,3 metra, a resztę 2,75 na przykład. Tak jak powiedział pan inżynier Migdał, słuszna uwaga, która zostanie przeanalizowana. Panowie projektanci oczywiście są w stanie przeanalizować. Jest pan w stanie przeanalizować? Oczywiście. Przeanalizuje pan? Oczywiście. Następne pytanie. Bardzo dobrze. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy dalej. Kolejne pytanie. Maciej Fijak, ja jestem reprezentantem organizacji Akcja Ratunkowa dla Krakowa i mam dwa pytania do pana wiceprezydenta. No, ucieszyliśmy się po pana zapowiedziach, po wszystkich tych wypowiedziach, one gdzieś tam dawały nadzieję. Natomiast no, to, co państwo prezentują w tym momencie, to jest rozbój nie tylko na tkance miejskiej, ale też na miejskim budżecie. Więc pierwsze pytanie brzmi, skąd na to wszystko pieniądze? W WPF-ie jest wpisane w tym momencie 2 miliardy złotych. Tutaj już wyszło ponad 3 miliardy. Niedługo zbliżymy się do tego, że wszystkie trzy trasy będą kosztowały więcej niż planowany odcinek premetra. Jak to się ma do priorytetów komunikacji w tym mieście? A drugie pytanie, czy nie rozważał pan, żeby jednak tą trasą zajmowała się inna osoba niż inżynier Migdał, skoro w zasadzie nikt nie jest zadowolony z kształtu trasy Łagiewnickiej. Wszyscy od mieszkańców przez ekspertów ją krytykują. Być może trzeba poszukać innego eksperta, który poprowadzi te projekty. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan prezydent, bardzo proszę. Ja może rozpocznę od tego, o czym powiedziałem na początku, to znaczy... Proszę Państwa, od czegoś trzeba było wyjść.
Jak Państwo wiecie, początkowe koncepcje były inne. Część tych wniosków, które wtedy padły, zostały tutaj wykorzystane, żeby zaprezentować koncepcje, które są punktem wyjścia do dyskusji. I podkreślę także jeszcze jedną rzecz, którą powiedziałem, mianowicie nic tutaj nie jest dogmatem, wszystko dopiero ma być w przyszłości i te spotkania, to jak i wszystkie następne, mają nas doprowadzić do rozwiązania optymalnego. Ja bym powiedział, że to jest nawet wartością tych koncepcji jest to i moim zdaniem to jest na pewno coś, co warto wykorzystać, że tak jak się to często robi, przedstawia się takie, powiedziałbym, grube założenie, z którego teraz można ociosywać coś, co powinno powstać. Dlatego ja jeszcze raz podkreślam, bardzo dziękuję za te wypowiedzi. One są dla mnie z wielu powodów bardzo ważne i wartościowe. I to druga uwaga, dlatego zachęcam wszystkich do bardzo rzetelnej dyskusji. Rzetelnej, takiej, która da ten materiał ostateczny do przygotowania projektu, który będzie dla nas wszystkich zadowalający. Co do kwoty, to oczywiście ma Pan rację, powiem więcej. Jak Państwo doskonale wiecie, w związku z sytuacją, w jakiej znalazła się Polska, sytuacja jest bardziej dramatyczna, ponieważ na nadchodzącą perspektywę nie widzimy żadnych źródeł zewnętrznych, finansowych, które mogłyby wziąć na siebie w znacznym stopniu ciężar z tym związany. Może powróćmy do tras, dobrze? Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Jak Pan pozwoli, tylko skończę. I mówiąc zupełnie wprost, nie wyobrażam sobie finansowania tych dwóch inwestycji w modelu, w którym była finansowana trasa łagiewnicka. To znaczy bez dużego zewnętrznego finansowania tego zadania nie będzie można zrealizować, żeby była jasność. Natomiast jak pada deszcz, to trzeba być też przygotowanym na czasy, kiedy jednak wyjdzie słońce, bo jak na razie życie uczy, że po każdym deszczu kiedyś wyjdzie słońce. W związku z czym trzeba mieć dobry, gotowy projekt, który będzie mógł być zrealizowany. W związku z tym nie chciałbym marnować tego czasu. Ale żeby nie marnować tego czasu, to po to są te konsultacje i będą tak długo trwały, aż wreszcie nie zostanie wypracowane rozwiązanie optymalne. Ja Panu powiedziałem, co dla mnie jest priorytetem. Ponieważ nie może być tak, że najbliższymi łącznicami dla łączenia północy z południem jest w jakimś stopniu most Dębnicki i most Grunwaldzki. No tak się nie da. No po prostu tak się nie da. Coś musi powstać. Nie może być tak, że ktoś z Azorów jedzie tramwajem, który powstanie, mam nadzieję, a przynajmniej wsiądzie na górce, na Krowodrzy Górce i będzie jechał przez most Grunwaldzki, żeby dojechać do Uniwersytetu na Ruczaj. No tak się nie da po prostu. To trzeba skrócić. I to dla mnie rozwiązanie jest absolutnie konieczne. A co do... I także są dla mnie istotne rozwiązania rowerowe, bo mnóstwo ludzi jeździ teraz rowerami. Nawet jak popatrzymy na centrum biznesowe na Ruczaju, to proszę zobaczyć, ilu tam ludzi z tych centrów biznesowych przyjeżdża rowerami. I musimy dla nich też znaleźć rozwiązanie. A co do autostrad, mam co najmniej mieszane uczucie, ale jeszcze raz podkreślam, ja jestem prawnikiem od 35 lat i ja się naprawdę na tym nie znam. Dlatego przyszedłem tu posłuchać wszystkich argumentów, bo kiedy dojdzie do rozstrzygnięcia, to ktoś wreszcie do mnie zaadresuje, to wziął Pan na siebie jakąś odpowiedzialność
I póki za to odpowiadam, to chcę mieć czyste sumienie wobec wszystkich, a przede wszystkim wobec siebie. I dlatego zależy mi na tej dyskusji. Co do roli pana prezesa Migdała, to pan prezes Migdał jest na razie członkiem zarządu, był inżynierem budowy trasy łagiewnickiej i nic nie jest jeszcze przesądzone co do dalszych losów, jak ta instytucja, jak ta budowa będzie realizowana, bo skoro nie wiemy jeszcze, kiedy ona powstanie, to tym bardziej nie będziemy mówić o tym, kto będzie za to odpowiadał. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja tylko chciałem dodać, że jednak spotkaliśmy się tutaj, żeby nie rozmawiać o personaliach, ale o trasie. Bardzo proszę. Dzień dobry, Adam Kruszyński, mieszkaniec Krowodrzy. Ja mam dwa pytania, w sumie mam trzy pytania i dwa z nich są skierowane do przedstawicieli miasta Kraków, a jedno do grupy projektowej. I tak, pytanie do przedstawicieli miasta Kraków, no to czy w obecnych realiach ograniczonego budżetu inwestycja w tą trzecią obwodnicę jest w tym momencie najlepszą inwestycją, jaką możemy podjąć celem poprawy komunikacji miasta Kraków? Czy nie lepiej te pieniądze właśnie zainwestować w na przykład komunikację zbiorową z możliwymi dotacjami ze strony Unii Europejskiej? I drugie pytanie, czy w obecnym momencie miasto nie powinno zniechęcać ludzi do posiadania samochodu na rzecz właśnie komunikacji zbiorowej czy też rowerowej i czy plan budowy trzeciej obwodnicy spełnia to założenie? I jeszcze mam jedno pytanie do grupy projektowej, ale to może po tym... Czy ja mam wrażenie, że pan prezydent odpowiedział na pana pytania przed chwilą? Też mi się tak wydaje, ale to jeśli, ale jeśli trzeba... Nie wiem, pani projektowej, tutaj pani prezydent. Tak. Wrócimy jeszcze do pana. Tam z tyłu były pytania. Bardzo proszę. I ja potem wrócę do państwa z przodu. Bardzo proszę. Właśnie, bardzo proszę, panie prezydencie. Proszę pana, czy są inne priorytety? Tak, jest parę innych priorytetów. Generalnie zgadzam się z panem, że tym priorytetem jest przede wszystkim transport publiczny, stąd nie ukrywam, że dla mnie równie istotne jest metro, premetro, wszystko jedno. Bo generalnie uważam, że na to powinniśmy być nastawieni. Moim zdaniem dobrze byłoby wyprzedzać jednak te trendy, które się kiedyś w Polsce pojawią. Dlatego pańskie wątpliwości co do trzeciej obwodnicy w jakim stopniu podzielam, aczkolwiek raz jeszcze podkreślam, z punktu widzenia transportu publicznego połączenie północy z południem zarówno w tym miejscu, jak i po drugiej stronie między Podgórzem a Hutą jest konieczne. Naprawdę proszę zwrócić, popatrzeć na mapę Krakowa. Istnieje wąskie gardło, którym się może poruszać, łączyć, komunikować północ z południem i musimy to zrobić. Natomiast wszystko inne moim zdaniem jest kwestią do dyskusji. I jeszcze raz podkreślę, nie wiem który raz, z całą stanowczością i pod tym się podpiszę, mogę nawet weksel na to podpisać, że nie ma tutaj żadnego dogmatu. Dlatego ta rozmowa jest ważna, bo ona też kształtuje pewien pogląd mój na ten temat. I tyle na ten temat. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie z tyłu i potem wracamy znowu do przodu. Bardzo proszę. Łukasz Maślana, radny miasta Krakowa. Panie prezydencie, ja tu jeden dogmat w tych wariantach jednak widzę, mianowicie mnie brakuje siódmego wariantu, jeśli chodzi o trasę pychowicką, a mianowicie przejścia transportem szynowym pod rzeką Wisłą. I chciałem zapytać, jakie są konkretne, merytoryczne argumenty za tym, że taka koncepcja nie jest prezentowana. Przy czym o te merytoryczne argumenty to nie przyjmuję takiej odpowiedzi, że ma być kanał krakowski. Bardzo dziękuję. Pytanie do projektanta. Bardzo proszę, choć mam wrażenie, że podczas prezentacji ten wątek się pojawił, tak, ale bardzo proszę. Tak, to przypomnę tylko, na tym slajdzie akurat widać prowadzenie, nie wiem czy widać tutaj, może tak pokażę, prowadzenie trasy tramwajowej. Po prostu z względów technicznych prowadzenie, spadek tramwaju do tunelu musiałby się rozpoczynać dopiero w okolicach wejścia w pas dzielący. Czyli tutaj moglibyśmy wejść, w tym miejscu byłoby 5% spadku, nie wyrobilibyśmy się. I tym bardziej nie byłaby możliwa lokalizacja przystanku tramwajowego w tymże miejscu. Jeśli chodzi o jakieś wykluczenie kanału krakowskiego, to nie jest w mojej kompetencji w tym momencie, więc musi pan przyjąć tą odpowiedź. Bardzo dziękuję. Tutaj z przodu pytanie i potem znowu wędrujemy do tyłu. Bardzo proszę.
Bożena Pochopień, jestem właścicielką posesji. To jest końcówka trasy Pychowickiej, tam przy księcia Józefa. Ja tak krótko do brzegu. Mam jedno pytanie. Kiedy będzie ukończona, kiedy jest planowana ukończona inwestycja, już wykonanie trasy Pychowickiej, Rozumiem, że po prostu drogi są potrzebne. Tylko w czym problem? Od 40 lat na mojej posesji są plany, raz jest plan z prawa, raz z lewa, raz przez środek. 40 lat. Proszę sprawdzić, ile projektów było już za obecnego prezydenta. Czy chyba dwa, trzy. Nawet byłam podzielona, już do wywłaszczenia i Urząd Miasta kazał mi na własny koszt wpisać w ten wirtualny pomysł. W każdym razie ja bym chciała, to jedno pytanie i inne pytanie, ja po prostu mailowo, takie bardziej szczegółowe, nie będę tu Państwu teraz wszystkim. Kiedy będzie ukończona trasa Pychowicka? Mnie interesuje tylko Pychowicka, reszta możecie nawet pod tunelem dłubać tam te skorupy przez 20 lat. Do trasa Pychowicka. Bardzo dziękuję. No uczciwie powiem, jeżeli nie wiem, kiedy się to rozpocznie, to tym bardziej nie powiem Pani, kiedy się zakończy. Proszę Panią, nie wiem ile było, ale pamiętam, że jak chodziłem do szkoły średniej, to już mówiono o tym tunelu. Szanowni Państwo, dajmy szansę, bo jest jeszcze trochę osób, które chce z tyłu zadać pytanie, dobrze? Także jeśli ta, czy ta odpowiedź... Panie Prezydencie, no trzeba odpowiedzieć jeszcze jakoś. Jeszcze raz powiem, skoro nie wiem, kiedy się to rozpocznie, to tym bardziej nie potrafię Pani powiedzieć, kiedy się zakończy. Bardzo dziękuję. Tutaj blisko i później idziemy do tyłu sali. Bardzo proszę. Dzień dobry, Michał Bogusz, mieszkaniec okolic ulicy Odlewniczej. Ja chciałbym zapytać o dwie rzeczy. Jedno pytanie mam do projektanta obiektów budowlanych odnośnie wentylowania tego głębokiego tunelu, ponieważ no tutaj jak rozmawiam z sąsiadami, obawiamy się po prostu sytuacji takiej, że ten tunel będzie troszkę, można powiedzieć, taką rurą wydechową skierowaną pod nasze okna. I co można zrobić, co Pan jako projektant przewiduje w projekcie tego tunelu, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić, że powiedzmy te zanieczyszczenia z 2 kilometrów kumulują się, nie wiem, na wylocie powiedzmy takiego tunelu. I drugie pytanie, to jest też takie jakby podkreślenie, tutaj wcześniej się pojawiało, no my jako mieszkańcy tej okolicy nie wyobrażamy sobie, żeby jakby ten kawałek trasy pomiędzy wylotem z głębokiego tunelu a rondem przy Armii Krajowej, no nie był jednak w jakimś stopniu bardziej pokryty tym tunelem lekkim, no ponieważ to są jednak tereny rekreacyjne, to jest trochę analogiczna sytuacja jak przy trasie Łagiewnickiej właśnie w okolicy ulicy Ludwisarzy, Zbrojarzy, tam też były te tematy podnoszone i to jest w zasadzie, wydaje mi się, zupełnie taka sama sytuacja, także nie rozumiem tu takiej decyzji, albo inaczej, może Państwo nie pochyliliście się nad tym tematem jeszcze tak do końca. Bardzo dziękuję. Konkretne pytanie tunelowe, bardzo proszę. Jeśli chodzi o oddziaływanie spalinami, jak najbardziej, no mamy obiekt zamknięty, te oddziaływanie spalin, one są na wylotach. Przy tak długich tunelach stosuje się systemy wentylacji poprzecznej tak zwanej, czyli odsysanie spalin i w rejonie wylotów są wykonywane wyrzutnie. My po zakończonym tym etapie będziemy, czy zostanie przygotowany jeden wariant, jakby preferowany, będzie uzyskiwana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. I w ramach tej procedury będą właśnie analizowane, będzie analizowana kwestia między innymi oddziaływania zanieczyszczeń. I tam będzie szczegółowo taka analiza prowadzona. Są na to przepisy i inwestycja musi dochować parametrów dopuszczalnych. Także to na pewno będzie brane pod uwagę. Jako przykład mogę podać tunel na Ursynowie, niedawno oddany do użytkowania. Też uczestniczyliśmy w projektowaniu tunelu, tegoż tunelu ponad 2-kilometrowego. Również dokładnie przy tamtej inwestycji też były podnoszone tego typu wątpliwości i obawy, krótko mówiąc. Natomiast na chwilę obecną tunel funkcjonuje i nie ma z tego tytułu tego typu problemów. Drugie Pana pytanie. Tak jak już tu wcześniej powiedziano,
Proponujemy. Prezes chciał pana wyręczyć, przepraszam, że się wcisnę. Bardzo proszę. Drugi pan projektant, bardzo proszę. Ja na to odpowiem. Połączę dwa pytania, ponieważ padł tu zaszczyt odnośnie trasy Łagiewnickiej. Ja akurat byłem tam głównym projektantem i uważam, że jest to jedno z najlepszych rozwiązań, jakie ma miasto. A powiem dlaczego. Ponieważ zauważono, że jest to rozwiązanie złe i nieprawidłowe. Ja zachęcam państwa właśnie, żeby się przejechać na trasę Łagiewnicką, a nie trasą, tylko wyjechać na górę. Akurat, krótko mówiąc, jesteśmy firmą z Krakowa, projektowaliśmy tak, żeby to było funkcjonalne dla mieszkańców. Zobaczcie państwo, jak jest zagospodarowana góra trasy Łagiewnickiej. Bardzo przepraszam. Szanowni Państwo, to może teraz ja, dobrze? Bardzo przepraszam. Szanowni Państwo, może tak. Poprosimy pana projektanta. Bardzo proszę, teraz my, dobrze? Poprosimy pana projektanta, żeby odpowiedział na pytanie dotyczące tuneli tych płytkich. Można oczywiście zrobić przykrycie, tak jak tutaj była mowa i sugestia wcześniej. I myślę, że jest to wniosek jak najbardziej do rozważenia. Tereny na górze zagospodarować. Myślę, że podobnie jak to było zrobione na trasie Łagiewnickiej, bo uważam, że jest to naprawdę dobry przykład. Będzie najwyżej niewielka, lekko zwiększona zajętość terenu, bo tak jak powiedział kolega, musimy zachować pewne odległości wymagane przepisami od ścian, barier drogowych i tak dalej, ale nie będzie to jakaś znacząca ingerencja. Bardzo dziękuję. Było pytanie, była odpowiedź. Teraz obiecujemy pytanie tutaj. Bardzo proszę. To powiem tak, jestem i mieszkanką, ale jestem też z akcji ratunkowej dla Krakowa. Mamy w tym momencie zgromadzoną już też społeczność i 60 pytań do państwa, ale państwa oczywiście oszczędzimy i wyślemy je mailowo. Natomiast chciałabym zapytać też o trasę Pychowicką i o tramwaj, który tam jest dodany jak kwiatek do kożucha, bo jest to planowane pod samochody, a tramwaj sobie po prostu państwo dodali, nie wiem, prawdopodobnie po to, żeby na przykład dostać dofinansowanie z Unii Europejskiej. I przeczytam komentarz pana Szczęsnego Filipiaka, który jest przewodniczącym Krakowskiej Platformy Obywatelskiej i radnym dzielnicowym, bo to, co państwo zrobili, bardzo już polaryzuje społeczeństwo i to jest to, co on napisał. Będąc zmotoryzowanym, widzę, że to nie budowa drogi dla samochodów godzi w zachowanie łęgu, a jedynie linia tramwajowa. Zatem proszę protestować przeciwko komunikacji zbiorowej, a nie przeciwko trasom samochodowym, które mogę bez problemu pojechać w tunel. Ja tylko chciałem powiedzieć, że spotkanie z dzielnicą Zwierzyniec również jest w planach, więc pewnie ten problem tam wyniknie. Natomiast pytanie toczące się linii tramwajowej, nie wiem, czy tutaj bardzo proszę, pan inżynier Migdał. Proszę państwa, w pierwotnych wariantach rzeczywiście była to trasa drogowa, tak była zapisana w planach zagospodarowania przestrzennego w studium, w poprzednich jakby ustaleniach, poprzednie konsultacje, które nie zakończyły się pozytywnie dla realizacji trasy. Uwagi z tamtych konsultacji, i to było chyba jedną z istotniejszych uwag, to była kwestia komunikacji publicznej. Nie jest to kwiatek do kożucha, jest to element, który jest dla nas równie istotny, co zresztą widać tutaj po kosztach realizacji tego układu tramwajowo-autobusowego, tego wydzielonego elementu, i on jest absolutnie priorytetem dla realizacji tej inwestycji. Zresztą podobnie jak w tym momencie, jak to określił pan prezydent miasta Krakowa, komunikacja publiczna jest priorytetem. Komunikacja samochodowa, która się musi odbywać, jest także oczywiście elementem ważnym. Natomiast my dążymy do tego, żeby zrównoważyć ten transport. Bardzo dziękuję. Tutaj pytanie ze środka sali. Pani bardzo długo trzyma rękę w górze, więc nie mam sumienia. Dziękuję. Ja nie mieszkam tutaj na Krowodrze. Jestem posłanką z Krakowa. Daria Gosek-Popiołek, my się znamy przynajmniej z częścią państwa. Miałam się nie odzywać, szczerze mówiąc, ale to, co powiedział pan o tym, że trasa Łagiewnicka jest, jak to było, najlepszym rozwiązaniem drogowym, no to pokazuje jednak, że
Nie, tak nie jest. I zdecydowanie trzeba iść w stronę tego, co pan prezydent powiedział, o tym, żeby brać pod uwagę wszystkie problemy i wszystkie elementy, które wyszły po budowie trasy łagiewnickiej. Bo ja nie wiem, czy pan projektant rozmawiał z mieszkańcami, którzy na przykład bardzo mocno mówią o natężeniu ruchu i o tym, że ten ruch jest bardzo duży, że mają kłopoty z otworzeniem okien w nocy i popołudniami. Mówią o tym, że jest to bardzo duża trasa, że przecięło ich dzielnicę na pół. To są ich głosy. A jeżeli chodzi o jeżdżenie, no ja na przykład chciała tramwajem na całości przejechać, ale niestety projektanci takiego rozwiązania nie zaproponowali. Bardzo dziękuję. Ja tylko chciałem powiedzieć, że spotkaliśmy się tutaj po to, żeby rozmawiać o trasie Pychowickiej i Zwierzynieckiej, a nie Łagiewnickiej, więc rozumiem, że komentarz tyczący się linii tramwajowej. Bardzo proszę, pan inżynier Migdał. Tak? Ja bardzo dziękuję za tą uwagę. Tak, to prawda, nie wszystkie elementy w trasie Łagiewnickiej zostały uwzględnione. Wynikało to w dużej mierze z dostępnego terenu i rezerwy terenu dla trasy Łagiewnickiej, a także momentu, w którym została rozpoczęta jej realizacja. Proszę pamiętać, koncepcja, decyzja środowiskowa, zakres zajętości był przyjęty w okolicach roku 2010. Tego błędu staramy się unikać. Zbieramy w tym momencie wszystkie uwagi, wszystkie opinie w taki sposób, żeby sytuacja, która miała miejsce w odniesieniu do trasy Łagiewnickiej i to, że część osób na pewno może wyrażać obawy, żeby się nie powtórzyła w odniesieniu czy to do hałasu, chociaż tu akurat ten hałas rzeczywiście w odniesieniu do trasy Łagiewnickiej został zminimalizowany i to też jest stanowisko mieszkańców mieszkających bezpośrednio w sąsiedztwie trasy Łagiewnickiej, ale także do ewentualnych natężeń ruchu wyeliminować. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, bardzo proszę, tam z tyłu jeszcze nie było pytania. Bardzo proszę o zwięzłe pytania, bo już jesteśmy troszkę po czasie. Oczywiście tak jak obiecał pan prezydent, to spotkanie będzie trwało, ale jednak bardzo proszę o zwięzłość. Dzień dobry, Janusz Grochot. Jestem właścicielem ziemi między ulicą Doprystani i Rybną i chciałem się pana prezydenta zapytać, nie wiem, czy pan prezydent Majkrowski, pan, czy pan prezydent Muzyk, który taki mądry wymyślił, proszę państwa, zamiast tej starej trasy księcia Józefa zrobić nową trasę, wchodzić w tereny zielone, zniszczyć obiekty, jak i zieleń całą, nie wolno drzewa wyciąć, a państwo chcecie pełno tam po prostu tych drzew i zniszczyć nam całe środowisko zielone. Z jednej strony nawiązuje się do tego, żeby pełno zieleni było, a z drugiej strony się niszczy. Pan prezydent sam powiedział, że jest prawnikiem. To jaki to prawnik, jak bierze i dewastuje, niszczy go? No panie prezydencie, to nie tam pan powinien siedzieć, ale może w sądzie i ci, co mają petycje tutaj i pretensje, tam pan powinien rozstrzygać sprawy, a nie tutaj po prostu. Bardzo dziękuję. Pytanie padło. Bardzo proszę o odpowiedź. Kwestia ulicy Nowa Księcia Józefa. Ja może odpowiem na bazie planów. My realizujemy tę inwestycję w zgodzie z kierunkami Studium Rozwoju Miasta Krakowa. Natomiast tutaj chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić pana uwaga także jest istotna, ponieważ kwestia zieleni jest elementem, który ma bardzo duże znaczenie. My będziemy dążyli w ramach realizacji tej inwestycji do minimalizacji ingerencji w tereny zielone. Przedstawione tutaj rozwiązania wariantowe, które pokazują sporą zajętość w odniesieniu do drzewostanu, na pewno będą w taki sposób ograniczane, żeby ilość zieleni, która będzie zajęta, znaczy która będzie musiała być usunięta, będzie minimalizowana. Natomiast co do ulicy Księcia Józefa, bo to jest ważne, budując połączenie układu drogowego, tak jak to zostało pokazane przez projektantów z trasy Pychowickiej, ulica Stara Księcia Józefa niestety nie nadaje się pod tym kątem do wykorzystania. Musi ze względu po pierwsze na bliskość i odległość od wlotu tunelu, czy też właściwie faktu, że tunel będzie przechodził pod tą ulicą, no ale także ze względu na jej charakter. W przypadku realizacji ulicy Księcia Józefa tam, no to jest zupełnie inna ulica, ona może pozostać wyłącznie ulicą lokalną, nie może być ulicą odbierającą ruch i przenoszącą ruch z trasy Zwierzynieckiej, trasy Pychowickiej na most Zwierzyniecki, czy też wyprowadzającą ruch w kierunku ulicy Mirowskiej. Jakby pan projektant poszedł i działał,
pokażę, ile miejsca macie zielonego dziedzictwo, czy na tym kraście księcia Józefa, proszę budować. A wchodzić po prostu specjalnie układ przykładowy między tutaj Dajmy szansę panu prezydentowi na odpowiedź, bo już to pytanie padło. Bardzo proszę. Ja panu powiem tak, no nie jestem projektantem, w związku z czym nie projektowałem tego, natomiast no ja tutaj jestem, szczerze mówiąc, takim samym odbiorcą jak pan tego projektu i też mam swoje na ten temat przemyślenia. Powiem panu szczerze, że ja też osobiście jestem tym fragmentem dosyć, no mogę użyć tego określenia, wstrząśnięty i mogę tylko powiedzieć panu, z czego to się bierze i co ciągle, szczerze mówiąc, chodzi mi po głowie, mianowicie to jest taka realizacja zamierzenia, które po mieście, w mieście, no nie wiem ile jest znane, ale jeszcze przed II wojną światową było, żeby koło Norbertanek puścić tramwaj dalej. I jest zaproponowane przez państwa rozwiązanie, które jak ma być i to rozwiązanie, które tutaj jest, to proponowane, ono jest jakby przeniesieniem tej pętli na Salwatorze. Jak mam być szczery, to co tu jest zaproponowane mnie osobiście powoduje u mnie takie pytanie, czy rzeczywiście warto w to iść. Dlatego, że to rozwiązanie, które teraz jest zaproponowane i to zresztą nie tylko panów, bo tak tych kilka koncepcji, jak ten problem rozwiązać, żeby przez to ucho igielne przy Norbertankach puścić dalej tramwaj, było rozważane na różne sposoby. I właśnie nie da się za bardzo tunelem. I ja panu powiem szczerze, że to jest jeden z tych dylematów, które ciągle gdzieś tam mam w głowie, czy jednak tego nie odpuścić. Wie pan co, ja panu powiem szczerze, że to nie chodzi o 3 czy 5 milionów, tylko o ten teren zielony. Przepraszam, drogi panie, dajmy szansę odpowiedzi panu prezydentowi. Pan prezydent już wie, o co pan pyta, dobrze? Bardzo proszę, pan prezydent odpowiada, dobra? Bardzo proszę. Wie pan, to nawet nie chodzi o to, czy 5 milionów, czy 10 milionów, bo przecież jest inflacja, więc nie wiadomo, ile to tak naprawdę będzie kosztowało. To też a propos uwaga dotycząca tych kosztów, które tutaj były, bo przecież to są koszty z jakiegoś, nie wiem, przez 3 miesięcy. No właśnie, do tej pory się zmieniło wszystko i zmieniać się będzie nie wiadomo w którym kierunku. Natomiast chodzi o ten obszar przyrodniczo cenny, czy warto tutaj to robić. I tak naprawdę mówię, że no, rzeczywiście jest taka prawda, jak pan powiedział, że dewastuje się ten teren zielony w związku z tą ideą, żeby pociągnąć ten tramwaj dalej. Tylko jeszcze raz podkreślam, no istnieje tutaj wiele, jest to wąskie gardło. Niestety, czy na szczęście nie wysadzimy sióstr Norbertanek w powietrze, nie jesteśmy w stanie tego wąskiego odcinka rozszerzyć. Tunel też był rozważany, niestety tunel się tam też nie mieści. W związku z tym, no to jest jeden z tych tematów, który warto dyskutować właśnie przy tej okazji, nie później, tylko właśnie teraz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy na samym początku tego całego procesu konsultacyjnego. Jeszcze 3 razy będziemy się spotykać, więc będzie szansa na to, żeby jeszcze o tym wszystkim pomyśleć. Bardzo proszę kolejne pytanie i jeszcze raz ponawiam prośbę o zwięzłość, bo czas już jest mocno przekroczony. Tak, to ja mam pytanie do grupy projektowej. Tam na jednym slajdzie była estymacja natężenia ruchu w 2050 bodajże. Ja chciałem zapytać o to, skąd ta estymacja się wzięła, na jakich danych ona bazuje. Bardzo dziękuję. Odpowiedź. Pozwolę sobie przekazać mikrofon projektantowi. Dzień dobry, Maciej Górynkiewicz, pracownia Altrans. Jesteśmy współautorami prognozy ruchu. Prognoza ruchu bazuje na krakowskim modelu ruchu, który jest oficjalnym takim modelem uwzględniającym całą sieć drogową Krakowa, łącznie z tramwajami, z autobusami. No i cała metodyka tego jest. Mógłbym tutaj długo o tym mówić, natomiast no, żeby nie przedłużając, to już jest jeden z rysunków, tam było około 50-60 tych rysunków, pokazujący tylko różnice w potokach ruchu.
Natomiast tutaj widać, że to jest w zasadzie cały Kraków pokazany, łącznie z aglomeracją, czyli obwarzankiem gmin dookoła. I wszystkie przemieszczenia w szczycie porannym są w tym modelu zakodowane, w szczycie popołudniowym również, i takie prognozy zostały zrobione dla roku 2030, 40 i 50. Bardzo. Uwzględniona jest tam, ile na przykład ruchu samochodowego będzie przerzucony na komunikację zbiorową lub na rowerową, czy tam jest to uwzględnione i czy to można znaleźć na stronie miasta gdzieś? Sekundkę, dajmy szansę panu powiedzieć. Ruchu uwzględniają przerzucenie, bo to jest model wtórnego podziału zadań przewozowych, czyli część ruchu jest przydzielany na ruch komunikacji zbiorowej, część na ruch samochodowy, później w wyniku tam takiej iteracyjnej procedury i oporów na sieci ten podział zostaje zmodyfikowany, natomiast ruchu rowerowego w tym modelu nie ma. Praca zdalna to jest dla wszystkich nowość, także na razie jeszcze nie ma procedur, żeby to uwzględniały. Ja się obawiam, że jak pan projektant zacznie tłumaczyć, to ja bym proponował indywidualnie, bo jeszcze te pytania bliższe budowie bym proponował, bo to indywidualnie, dobrze? Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie tutaj państwo stojący, tak? Bardzo proszę. Dzień dobry, Rafał Kamysz. Chodzi mi tutaj o... Dobra, pan trzyma. O trasę pychowicką, że państwo... Ja mógł pan puścić na rzutniku. Krótkie zapytanie mam, czy... Ile terenów zostanie wywłaszczonych? Bo tam jest dużo działek, domów, posesji. Jestem właścicielem jednej z nich. Ja pan mi pokazał, bo widzę, że... Szkic jest szkicem, ale będą na pewno dookoła jakieś prace budowlane i jaką powierzchnię państwo zajmą tego terenu i jak to będzie wyglądało w praktyce, jeśli chodzi, tak, zgadza się, teren rekreacyjny, jak państwo i kiedy i w jakim stopniu będą wywłaszczać ludzi stamtąd? Bardzo dziękuję. Pytanie o wywłaszczenia przy okazji budowy trasy pychowickiej. Bardzo proszę. Proszę państwa, na chwilę obecną jest ustalany, uzgadniany kształt tej inwestycji. Czy ten kształt będzie obejmował obiekt mostowy, obiekt tunelowy, linię tramwajową, zakres zajęcia, to zostanie dopiero po tych konsultacjach niejako wykształtowane. My oczywiście mamy jakieś minimalne zakresy, które są niezbędne, natomiast dopiero po tych konsultacjach zostanie określony zakres związany z oddziaływaniem koniecznym, niezbędnym dla realizacji tej inwestycji. I tym samym wskazany zakres zajętości terenów dla tak zwanego wariantu, który będzie wariantem pokonsultacyjnym, który oczywiście będzie państwu przedstawiony. Jeżeli chodzi o proces wywłaszczeń, który będzie związany z nieruchomościami, on będzie się wiązał już wprost z procesem budowlanym. Na chwilę obecną, oczywiście to się może zmienić, natomiast na chwilę obecną obowiązuje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych oraz rozporządzenie w sprawie realizacji inwestycji drogowych, tak zwany ZRID, i w przypadku po pierwsze wybrania wariantu i podjęcia decyzji o realizacji tego wariantu nastąpi procedura związana z podziałem nieruchomości i wywłaszczenia. Kiedy to będzie, tak jak tutaj pan prezydent powiedział, trudno to określić w czasie, bo dopiero wtedy będzie ewentualnie kwestia wywłaszczeń procedowana. Na ten moment nie ma takiego, te nieruchomości, które państwo jesteście posiadani, oczywiście jesteście ich właścicielami. Niemniej jednak problem proszę zasygnalizować już mail, dobrze? Już nie mówiąc o weekendzie, myślę, że mam na tyle donośny głos, że chyba wystarczy, że no nie, ja sobie osobiście nie wyobrażam tej trasy jechać na rowerze wśród spalin samochodów, razem z dziećmi, razem z kolarzami i tak dalej. Bardzo dziękuję. Dajmy szansę odpowiedzi, dobrze? Pytanie o tę trasę rowerową do Tyńca w kontekście trasy pychowickiej.
Przepraszam, czy my mówimy o trasie rowerowej wzdłuż Wisły do Tyńca? Trasa rowerowa wzdłuż Wisły do Tyńca naruszona nie zostanie, za wyjątkiem okresu, kiedy będzie związane z bezpośrednią realizacją. W przypadku obiektu mostowego, oczywiście jakaś ingerencja będzie i ograniczenia będą, co pokazały choćby nawet realizacje inwestycji mostowych związanych z realizacją inwestycji PKP na terenie miasta. Natomiast nie wyobrażam sobie tak, że podobnie jak pani, żeby tam nie była możliwość przejazdu. A sam zakres zajętości będzie związany bezpośrednio z realizacją inwestycji. Po zrealizowaniu, bo to jest istotne, po zrealizowaniu tych zamierzeń inwestycyjnych, które, jeżeli one będą oczywiście realizowane, linia, trasa rowerowa do Tyńca pozostanie nie tylko w wersji niezmienionej, ale myślę, że lepiej skomunikowanej w tym miejscu, niż to ma miejsce w tej chwili. Także tutaj nie będzie na pewno pogorszenia sytuacji w stosunku do stanu istniejącego, a myślę, że będzie polepszenie. Jeździć samochody naokoło. No one w tej chwili także jeżdżą. Ja tylko przypomnę, że o tym fragmencie, czyli o trasie Pychowickiej, będziemy również 8 listopada rozmawiać, a dokładnie w szkole podstawowej numer 62 przy ulicy Ćwikłowej 1. Tutaj pytanie z przodu, bardzo proszę. Ja mam tylko techniczne pytanie, czy oprócz dwóch panów, którzy się zgłaszają, są jeszcze jakieś osoby, które chciałyby coś powiedzieć? Bo wydaje mi się, że dobiegamy końca. No to tam jeszcze pan, czyli trzy pytania i powoli będziemy zmierzać ku końcowi. Bardzo proszę. Ja chciałem zapytać o przebieg trasy Zwierzynieckiej, szczególnie w odcinku pomiędzy wiaduktem w przebiegu Odlewniczej a portalem projektowanego tunelu. Wspomniał pan o konieczności poszerzenia w wariantach drugim i czwartym. I co oznacza to poszerzenie i czy wiąże się to z koniecznością ingerencji w tereny należące do przyległych osiedli? Bardzo dziękuję. Tu widzimy to w wariancie pierwszym i trzecim. Z racji, że nie dysponowaliśmy tak na szybko wizualizacją z torowiskiem tramwajowym, pozwoliliśmy sobie nanieść tą linię. Ta linia po prostu właśnie pokazuje zwiększenie, które wynika z konieczności stosowania torowiska tramwajowego. Tu jest wąski pas dzielący, jak państwo widzą, więc torowisko ma też jakąś szerokość, pasy buforowe i stąd ta zajętość czerwoną linią przerywaną pokazuje rozszerzenie na dojeździe do tunelu, gdyż portal tunelu też będzie znacznie szerszy z racji trzech naw. Skoro zaznaczyliście państwo to rozszerzenie, to prawdopodobnie wiecie, czy to wiąże się z ingerencją w teren osiedli. Mówimy o tym po prawej stronie czy po lewej? Jeśli chodzi wprost o wariant z torowiskiem tramwajowym, tu akurat nie widać tego kursu. Może w ten sposób. Z tych bloków, tu jeszcze jest jeden blok, na planach sytuacyjnych on był pokazany do rozbiórki rzeczywiście w wariancie z tramwajem. To są trzy takie bloki chyba, to jest trzeci blok i ten ostatni, on jest najbliżej pasa drogowego i on w wariantach z tramwajami był na tych planach, które tam pan ma za sobą, zaznaczony do rozbiórki. Nie rozumiem. Bardzo, bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakiś komentarz w tej sprawie? Dobrze, tylko tam pan z tyłu już czeka długo, także mam nadzieję, że też będzie krótkie pytanie. Bardzo proszę. Ja mam pytanie o dlaczego tramwaj idzie środkiem jakby pomiędzy pasami, a nie bokiem? Mówimy o trasie Zwierzynieckiej, czy... Już mówię. Może krótka odpowiedź. Aby wkomponować się, najlepsze połączenie uzyskać z trasą z ulicą Balicką w poziomie plus 1, co tutaj widać. Gdybyśmy poprowadzili po jednej lub po drugiej stronie, mielibyśmy kolizję z łącznicami, również węzeł Zarzecze zespolony z węzłem Armii Krajowej miałby dodatkowe punkty kolizyjne. Prowadzenie pasem dzielącym jest zawsze optymalną sytuacją. W przypadku trasy Pychowickiej proszę spojrzeć, że na końcu, gdzie nie mamy już węzłów ani punktów kolizyjnych, przerzucaliśmy tramwaj na stronę zachodnią. Bardzo dziękuję. To było pytanie z przodu i to pewnie będzie ostatnie pytanie, chyba że jeszcze jakieś dopytanie będzie. Bardzo proszę. Mam pytanie dotyczące węzła Armii Krajowej.
O, jest teraz widoczny. I to jest bardzo przykładowe. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na ulicę Odlewniczą. Są zbudowane takie dwa łączniki w kierunku ronda i te łączniki nie mają żadnego połączenia pieszego rowerowego z istniejącą komunikacją pieszo-rowerową. Co ciekawe, na jednym z wariantów na północy jest łącznik, w tym wariancie już nie ma i takich łączników pieszych rowerowych brakuje kilkanaście w całym projekcie. Złożyłem kilka wniosków, ale chcę dodatkowo prosić o projektantów o sprawdzenie wszystkich takich miejsc, gdzie rowerzysta musi nadkładać teraz kilometr drogi, ponieważ nie ma kilkunastu metrów łącznika rowerowego. Uwaga jest zasadna. Jak najbardziej prosimy o takie uwagi tego typu. To są rzeczy szczegółowe, a bardzo znaczące. Bardzo dziękuję. Uwagi proszę. Ja bardzo... Dobrze, bardzo proszę. Tylko tak szybciutko, dobrze? Była mowa, że priorytetem jest komunikacja publiczna. Chciałem zwrócić uwagę, że jest wariant bez komunikacji publicznej, natomiast nie ma wariantu tunelu tramwajowego bez drogi. Więc... Bardzo dziękuję. Mamy tą uwagę. Ja mam bardzo prośbę. Mamy trzy osoby, które się zgłaszały. Wracamy. Pana indywidualnie, bo pan był już czwarty czy piąty raz, więc... Jeszcze wracamy, bo mam wrażenie, że chyba wrócimy do pytania, które było przedostatnie, więc bardzo proszę jeszcze na koniec. Chciałbym doprecyzować to osiedle przy ulicy Odlewniczej. Wspomniał pan o konieczności wyburzenia dwóch budynków. Widzę, że to wyburzenie zgodnie z tymi wizualizacjami tutaj po prawej stronie dotyczy trzech wariantów. Tylko w wariancie trzecim te budynki są zachowane. Dlaczego tak jest? I co w takim razie z komunikacją do ostatniego budynku w tym osiedlu, jeżeli państwo chcecie tam poszerzać, jeżeli wyburzycie budynek? Nie sądzę, żeby była możliwa komunikacja do budynku ostatniego w ciągu tego osiedla. Bardzo dziękuję. To są takie pytania. Zapraszam serdecznie jutro. Na planach sytuacyjnych pochylimy się nad tym i możemy to przeanalizować dokładnie. Jeśli chodzi o rozbiórek budynków, też na mapie, tu jest mapa, ona ma aktualność, mapa celów projektowych, dysponujemy nią, mamy, zapraszamy jutro, myślę, że to można szczegółowo przy komputerze omówić. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze Pani, dobrze, bo Pani jeszcze nie zabierała głosu, więc ostatnie pytanie, później projektanci jeszcze przez chwilkę są tutaj do Państwa dyspozycji i spotkanie z projektantami jutro. A ja Państwu jeszcze przypomnę jedną rzecz, zanim Pani zapyta, bo jutro jest spotkanie, gdzie można dopytać o szczegóły, ale jest też czynny numer telefonu, gdzie można zadzwonić i jeszcze o kilka rzeczy zapytać. No i są też dostępni pracownicy w biurach projektanta i nasi pracownicy, więc jeżeli coś Państwo, to spotkanie jest po to, żeby Państwo mogli nabrać wątpliwości i ustalić, o co chcecie zapytać, a my przez cały miesiąc jesteśmy do dyspozycji, żeby na te pytania odpowiadać, więc to nie jest tak, że jak Państwo dzisiaj nie zapytacie, to już nie ma szansy. Spotkanie jest po to, żeby Państwo wiedzieli, o co chcecie zapytać. Dobrze, przepraszam, czy mógłby Pan wrócić do slajdu z wizualizacją, o której mówił Pan? Właśnie to. Czy nie ma takiej możliwości, żeby zrezygnować z pasów zieleni, które są, oddzielają drogi i dzięki temu nie poszerzać kosztem osiedla całości inwestycji? Jak rozumiem, chodzi o te pasy zieleni? To są pasy, no wizualizacji jest to pokazane jako pas, to jest tak naprawdę różnica wysokości. Tu mamy konstrukcje oporowe, te łącznice odsuwające i uformowanie pasów do relacji skrętnych. Więc ten pas zieleni, on tak naprawdę jest konstrukcją sporczą, która umożliwia pokonanie wysokości. Więc on i można jak najbardziej zminimalizować już na etapie dalszym i jak najbardziej przychylimy się do tego. Bardzo dziękuję. Jeszcze o Odlewniczej pan inżynier. Bardzo proszę. Tak, ponieważ tutaj ten wariant z wizualizacją pokazuje zajęcie. To zajęcie będzie także zmniejszane w wariantach, które będą na dalszym etapie opracowania. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zróbmy tak. Państwo projektanci jeszcze są tutaj przez chwilkę, także jeżeli Państwo macie szczegółowe pytania, to zapraszamy do projektantów. Dobrze? Jutro spotkanie z projektantami również od godziny 16 do godziny 18. Plac Inwalidów 6. Siedziba Rady Dzielnicy 5. Tam, Szanowni Państwo, jeszcze można szczegółowo te wszystkie historie przedyskutować. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Przede wszystkim Państwu bardzo dziękuję za to, że przyszliście, że poświęciliście swój czas. Bardzo dziękuję
Państwu, którzy przyszli tutaj, Państwu projektantom. No i tak jak mówię, kolejne spotkanie, drodzy Państwo, to możecie sobie już zapisać w kalendarzach 25 października, potem 27 października oraz 8 listopada. Szczegóły na dwóch stronach internetowych trójeczka obwodnica.krakow.pl oraz obywatelski.krakow.pl. Kto jest projektantem? Tutaj.